Dobrze, zaczynamy. Paweł, jesteś tutaj? Tak, tak. A, okej. Okay. Ciebie nie słyszałem. So, zaczynamy już od długą sesję w Chatwisie. I oczywiście proponuję, żebyście wydali swoje punkty na początek, jeśli chcecie. Już wydałem w sposób widoczny na karcie. Chyba, że chcesz, żebym ci mówił, na co wydałem. To mi powiedz. Rozwinięcia cech. Nie pamiętam, które już miałem, ale chyba rozwinąłem USy i ogładę. USy i ogładę, super, okej, okay, w porządku. Ja WW i wytrzymałość chyba? Okej. Okay. Andrzej, co u ciebie? Ja póki co nic. Okej. Okay. Przy okazji lepiej cię słychać teraz na tym headsetie. Nie, ja nie zmieniłem headsetu. Zainstalowałem sobie po prostu zewnętrzną apkę, która podbija głośność. A, okej, okay, super. Raz nie muszę ciebie przyjąć, bo by pod sufit wywaliło, co nie? A Czarek, jak u ciebie? Już tylko przyciszę sobie Andrzeja. Spoko. Ja mam już wykupione wszystkie umiejętności na minimum do awansu i kupiłem sobie za 100 pedeków zdolność szybkie czytanie. Dobrze. Mhm. Teraz będę potrafił szybko czytać. Dalej robię notatki, Czarek? Tak. Dobrze. Masz dokument, jak sobie założony. Dziękuję. Dobra, panowie. W tym samym? Ja generalnie zrobię zwykle tak, że raczej tydzień po tygodniu. Chyba, że wyjdzie w tym samym, nie jest wszystko jedno. To mogą być też po prostu dokumenty przygodami robione, tak jak... Ja ci chociaż nie, jak są wszystkie dostępne, to mogą być i... Znaczy, wydaje mi się, że zawsze łatwiej jest tak tydzień po tygodniu czytać, bo też ściana tekstu nie jest jednak zbyt wygodna do przebijania się. Ale tak, mówię, jeśli chcecie, możemy założyć do poszczególnych przygód. Ale to później, w razie czego. Teraz wracamy. Nie, no po prostu ten, kto robi notatki, musi stworzyć z tego, wiesz, taki w stylu takiego kolejnego rozdziału w książce, żeby to się fajnie czytało. No, no tak, tak. To jest to tak, jak takie notatki są zawsze najfajniejsze do czytania. ostatni raz skończyliśmy na kanałach. Na kanałach pod niewielką wioską, w której się znajdujecie, pod wioską Todesburg, która została opanowana przez żywe trupy. Jakby co, nie zacząłeś jeszcze nagrywać chyba? Zacząłem. Zacząłeś? Aha, okej, okay, bo nie widziałem powiadomienia, dobra? Tak, skończyliśmy na tym, że chłopaki grabią trupa. Właściwie już nie, nawet ograbili z muszkietu ochranckiego jakiejś tam niewielkiej ilości pieniędzy, jaką miał ten nieszczęśnik przy sobie. Ale nie, przecież to było bogactwo. Tak? Miliony monet. A, on tam miał złotą koronę. On miał złoto, rzeczywiście, zapomniałem. Nie, miał dwie złote korony. Ja wziąłem jedną i drugą wziął Uli. Tak, miał koronę króla, dokładnie tak. A my już byliśmy chyba przy kracie do posiadłości. Jesteście pod... Idziemy. Tak. Byliśmy już pod, tak jak mówi Paweł, według mojej pamięci. Jesteście przy drabince prowadzącej do wejścia do piwnicy. Jest z wami kapłan Mora. Z dwunastym toporem, który przypomina troszkę kosę. Widać, że ten mężczyzna się bardzo boi, ale jednocześnie chce zrobić to, co... No, to, co musi zrobić tak naprawdę, to co trzeba. Kto wchodzi pierwszy pod drabince? Mogę ja. Dobrze. Tylko jeszcze mam pytanie do kapłana. Gdzie my wyjdziemy? Według moich... wyjdziemy, powinniśmy wyjść w piwnicy na wino, mówi kapłan. Jak z piwnicy iść do... Bodajże to była chyba biblioteka, o której tam ktoś wspominał. Tak, biblioteka jest na piętrze. Będziemy musieli przejść przez kuchnię, potem przez jadalnię, do głównej hali i po schodach na górę. Biblioteka, z tego co pamiętam, jest tuż po lewej stronie. Właściwie to nie tyle biblioteka, co naprawdę taki rodzaj czytelni. Rzadko bywałem gościem na dworze barona, ale zapamiętałem to miejsce dość dobrze. A kojarzy ojciec, jak wielu strażników może mieć baron? Baron tak naprawdę nie ma strażników jako takich, ma tylko służbę. Ale musimy zakładać, że ta służba obecnie nie należy do krainy żywych. Słychać mnie, czy mnie nie słychać? Słychać cię, nawet dobrze cię słychać. Teraz mówisz, czy nie? To cholera, to niedobrze, bo miał coś mi za wyciszenie. A, okej. Okay. Dobra, to nevermind. Spoko. To biorę głębszy oddech. No i idę do przodu. Dobrze. Jako pierwszy.
W porządku. Wchodzisz po metalowych obcisłych schodach na samą górę. No jest, jest klata. Już na pierwszy rzut oka widzisz w ogóle, że ta krata to nie są normalne, jakby to nie jest normalne wejście do piwniczek na wino. Tak, jest tam pies po drugiej stronie. Nie, oczywiście żartuję. To nie jest normalne wejście do piwniczki na wino. Swoim wprawnym okiem domyślasz się, że jest to rodzaj tajnego przejścia. Jakiś zamek, nie? Jest zamek. Z tej strony całkiem nieźle widoczny. Ale znowu, jego budowa wskazuje na to, że no, przypuszczenie, to wejście zostało zamontowane albo na wszelki wypadek jako tak zwane wyjście awaryjne z dworu, albo być może w celach tych szmuglowych, że tak powiem. Okej. To powiem, chciał podejść z jeden jeszcze stopień, tak się chciałbym przygarbić i z bara. Czy puści, nie puści? Dobrze. Bez problemu puściło. Zwykle dobra informacja. Tak. Powoli podnoszę i nie wiem, albo opieram o ścianę, czy o ziemię. Opierasz o ścianę, bo to jest wyjście tuż przy ścianie. W środku czujesz od razu zapach kurzu i kwaśnawy zapach wina, które, cóż, no, znajduje się w butelkach niezbyt dobrze zabezpieczonych. Jest tutaj bardzo mało światła. Właśnie przypomnij mi, ty masz jakiekolwiek źródło światła w ręku? Z dołu jest światło, bo ja trzymam latarnię. No to w bardzo słabym świetle padającym z dołu widzisz, że jest to faktycznie piwniczka na wino. Na pierwszy rzut oka jest zupełnie opuszczona. Znajduje się tutaj kilka półek na wino wypełnionych starymi, przypuszczalnie zakurzonymi butelkami. Chciałbym, nie wiem, chwilę posłuchać, czy coś potencjalnie dochodzi do moich uszu? To możesz rzucić na percepcję. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Paweł? O, super. Dwójka, pięknie. Nie słyszysz stąd niczego, natomiast wyżej, wydaje ci się, słyszysz jakieś ruchy. Tak to widzę jakiś zarys drzwi chociażby? Widzisz zarys schodów. A, to też dobrze. No to macham do dziury, żeby kolejni szli i przechodzę do schodów i będę czekał tam na pozostałe. Dobrze. No to ja idę za nim. Dobrze. W porządku. Wchodzicie po kolei. Kto wchodzi po postaci Jakuba, czyli po Fryderychu? Po Fryderychu idzie Hans. Dobrze, czyli na końcu mamy przypuszczalnie Krugera, no i pochód zamyka Kapłan Mora. Chyba tak. Dobrze. Jeśli nie chcesz przede mną. Może. Wiesz, to jest... No, on nawet pójdzie przed tobą. Z cichą modlitwą do Boga Śmierci na ustach. Michale, generalnie myślę, że Kapłan Mora, jak mieliśmy do wyboru, ja czy on pierwszy, mieliśmy podobne spojrzenie w oczach, że nie chcemy, ale musimy. Tak, to jest coś w tym stylu. w porządku. Czarku, pamiętaj, ten, kto idzie na samym końcu, jest najbardziej narażony na to, że ktoś coś go zje. Nie po to oglądałem tyle horrorów, żeby tego nie widzieć. Coś w tym stylu jest, no to prawda. Pierwszy ginie czarny albo elf. Najbardziej przejebany ma czarny elf. Dobra, koniec w topu, przepraszam. Tak, spoko. Wchodzicie do środka, czy zamykacie za sobą włas? Nie. Nie? Nie. Dobrze, czyli jest... Znaczy... Pytanie, czy tamci przyjdą za nami? I druga sprawa, czy warto tarasować potencjalną drogę ucieczki? Zatarasujemy ją na sekundy. Czy właśnie odsunięcie tego jest jakieś problematyczne? Nie,
Absolutnie nie. Wydaje mi się, że lepiej ją zamknąć. Okej, okay. I jeśli tam się wlezą, to nie wrócą do nas. Jeśli jest możliwość, nie wiem, przystawić może beczkę. Beczek to coś tutaj nie ma. Widać, że balon chyba nie należy do tych specjalnie pijących. Nie mieli już pręta, żeby włożyć w taki U zazwyczaj, jak to wygląda w takich klapach? Wiesz, o co chodzi, żeby po prostu ją... Jakiś skobel, cokolwiek. Tak, skobel jest oczywiście, z tej strony skobel jest. Co ciekawe, znaczy no moje, od dołu był taki prosty zamek, z tej strony jest też rzecz jasna, też można go otworzyć, mimo że mówię, zamek był otwarty, zamek jest na klucz, ale był otwarty, a dodatkowo z tej strony jest jeszcze skobel. No to sugeruję. Ludzie, wystarczy absolutnie. No to zamykam na skobel w takim razie, jak wszyscy wejdą, zamykam tą klapę. Dobra, w porządku. I pro forma biorę ze sobą ten klucz z tego zamku. Nie, jak mówiłem, klucza nie ma. A klucza nie ma, jest taka zasuwka. Zrozumiałem, że jest klucz, dobra. Okej, spoko. Mhm. Dobra. Powoli do przodu. Ruszę. Dobrze. Porają się z tym. Uriel, czy ty wspomniałeś wreszcie, że słyszałeś odgłosy z góry? Nie, ale muszę przypominać. Nie chcę nas straszyć po prostu. Coś jest na górze. Jak to? Całe mnóstwo coś. Ale właśnie słyszałem, czy to było mnóstwo cośów? Słyszałeś ruchy kilku postaci z całą pewnością. Kilka osób na górze jest, albo kilka zmarłych. Czyli pewnie siedzi tam sam baron ze służbą. Teraz to będzie pewnie służba po wsze czasy. Jak to tam prawda powiedzieliście, no to generalnie widzicie, że kapłan ma mocniej ścisnął swój topór. Musimy odesłać ich na wieczny spoczynek do Krainy Snów, powiedział. Oczywiście. Po wsze czasy albo do spotkania z nami. I widzicie, że on zaczął coś tam właśnie też znowu cicho mamrotać pod nosem, jakiś rodzaj mantry. Jeśli ktoś z was ma język klasyczny, to zrozumie. No to on generalnie wypowiada modlitwę do Mora. Jest to modlitwa chroniąca przed tymi, którzy zmarli, a teraz powstali. Brzmi dość złowieszczo. Dobrze. Jak ojciec kończy... Tu jest dużo tego czarku. Tak, okay. Tak jak wspomniałem. Jak ojciec kończy tę modlitwę, to mu mówię tylko amen. Dobrze. Kierujecie się do schodów. I teraz tak, uwaga, włączam wam handout. Zobaczcie, czy go zobaczycie. Piwnica i palter. W sumie co, wiecie co? Ja po prostu zrobię też prostszą rzecz. Możesz przerzucić na mapy. Właśnie chciałem to zrobić tak. Nic nie widzę. W handoutach. Yeah. W handoutach jest, musisz sobie kliknąć tam, gdzie postać. W journalu. Ale Czarek ma rację, rzeczywiście przecież mogę wrzucić to na główną mapę. Możesz też zrobić nową ten... O, jest też. Mapę i tam powiększyć. Usunę mapę tej gospody, już bo nie jest potrzebna. I zamiast tego wrzucę to. Proszę. Macie na głównym ekranie tuż obok mapy wioski. I teraz tak. Okay. Kto idzie pierwszy? Tak jak wcześniej było? Tak. Dobrze. Pierwszy. Tu wychodzisz tutaj. Tu są schody, tak jak zaznaczam. Wychodzisz do kuchni. Kuchnia, mój drogi, znajdowała się, znaczy generalnie znajduje się w dobrym stanie. I pomimo, w gruncie rzeczy to jest dość niewielka posiadłość, ale widać, że baron jest majętnym człowiekiem i kuchnia jest dobrze wyposażona. Miał swego czasu tutaj 3 kucharzy do pomocy. Dalej ich ma, tylko no niestety są w trochę gorszym stanie w tej chwili. Ale kucharze? Działa widać? Tak, stoją. Tak. Stoją nam. Czarek, co mówiłeś? Przepraszam. No, mniej więcej tak to samo chciałem powiedzieć. Uzbrojeni w najróżniejszego rodzaju przyrządy kuchenne, tasaki, młotek do rozbijania mięsa, a jeden ma nawet bardzo długi widelec. Nie umarli. Spoglądał się na was. Mięso! Z brzegu. Dobrze, ale najpierw, jako że domyślam się, że wszyscy wychodzicie na górę, wszyscy zróbcie te testy Fira. Teraz... Nie. To było panowanie albo coś drugiego, tak? To był cool. Nie. Albo odporność. I teraz tak, to był cool, jako że wy już z tymi istotami walczyliście,
i chwil rating spada tylko do jednego, czyli wystarczy, że będziecie mieli jeden sukces. Czyli nie zdać, tylko jeszcze jeden sukces po zdaniu, tak? Nie, nie, tylko jeden sukces właśnie, czyli tylko zdać musicie. Właśnie, a wyjaśniło się... Tak, o, to działa cały czas. No, to ja się tak spodziewałem, no bo to ma... Niestety wbrew pozorom ma to sens. Bo one są... wynika to też z faktu, że te istoty są w gruncie rzeczy bardzo słabe w walce. Same mają minimalną szansę na trafienie was. No mówię, no mają 15 weapon skilla, tak? Tak. Dobra, widzę, że... Pytanie, jak mam pecha? Jak masz pecha? Zwiejesz stąd, będziesz uciekał. O, ja też mam pecha. No trudno, to mnie jak pecha masz? Ja mam 44, no to jest dublet powyżej zdania. Kruger ma dublet, Frederick ma tę absolutną porażkę, czyli 97. Czy tam, I teraz pytanie, Mikale. No? Jeśli dałbym sobie wydał punkt szczęścia na plus jeden success level, czy bym traktowany, jakbym zdał ze 49 i miałbym krytyczny sukces? Nie, no, krytycznego sukcesu byś nie miał. Bo zdałbyś, nie miałbyś, musiałbyś mieć... Żebym się... Mógłbym mieć 49, ale ja mówię... Ale zmieniasz success level, a nie podbijasz... Tak, więc... ale tak, jakbyś wydał teraz punkt szczęścia, to byś zdał, więc się sam czy nie chcesz tego zdobyć. Tylko, że to jest na minus 10, przypominam. Nie jest na minus 10, jest bazowe. Jest bazowe. Na zero. Tak, jest na zero. To ja sobie wydam jeden punkt szczęścia, żeby mieć plus 10. Dobrze. Czy w tym momencie Hans, Uriel i Frederick chcą wydać punkty szczęścia, żeby to przerzucić? Nie. Poczekam na moją resztę pechów, jak będą mnie zabijać. Dobrze. Hans? Hans spróbuje się opanować. Dobrze. Hans w takim razie używa szczęścia, żeby to zrobić, żeby przerzucić. Jak to było? To trzeba teraz tyle sukcesów, ile ma się tych stopni porażki, tak? Teraz, żeby się opanować, nie, teraz, znaczy tak, teraz, żeby się opanować, musicie zebrać tyle sukcesów, ile wam nie wyszło. O, kutwa. Czyli Hansowi nie uszło gorzej, ale znowu, tutaj na szczęście, w tej edycji polega na tym, że wy teraz nie uciekacie automatycznie poza Frederickiem, który ma ten bardzo dużą porażkę, tylko po prostu stoicie i w razie czego będziecie się odsuwać od przeciwnika, o ile... Nie zdacie testu kula. No tak. Kapan Mora się opanował. Wiem, że nie padało ja deklaracji. Ja się zaczynam dyleć, przepycham się przez nich i lecę w dół schodu. Dobra, Andrzej, przepraszam, jeszcze raz. Wiem, że nie padła taka bezpośrednia deklaracja, ale broń wiedział, nie to mamy. Tak, oczywiście, że tak. Dobra, no, wolałem się upewnić, żeby nagle nie było... No nie było umówione, a szliście kanałami, szliście pod rabi... Czy Andrzeju, jeśli to ciebie pocieszy, tutaj wyciągnięcie broni nie jest tak, to nie jest akcja, że ci zabierze akcję ataku, tylko możesz podejść, wyciągnąć broń i normalnie zaatakować. W rundzie tak, ale też Andrzejowi raczej chodziło o to, że jak te zębiaki teraz będą was napadać, czy jesteście uzbrojeni. Jesteście, ja, oczywiście. Tak, broń, coś. No, dobrze. To także I'm ready. Dobra, według inicjatywy one są na bank na końcu, bo mają dziesiątkę. Więc pierwszy jest Uriel. Potem jest, jak dobrze pamiętam, był chyba Frederick. Tak, zwykle ja byłem drugi. Potem jest Hans, potem jest kapłan chyba i na końcu jest Kruger. Bo ja mam 28. Tak, po kapłanie jest Kruger i na końcu nie umarł. I teraz tak, kula testujecie zawsze na końcu rundy, przypomnę. Mhm. To znaczy, jeśli chcecie się wyrwać ze strachu. Będąc przerażonym nic nie mogę robić. Poczekaj chwilkę. Andrzej, przepraszam, jeszcze raz. Wydawało mi się, że może w swojej turze i na koniec rundy. Okej, dwa razy w turze. W swojej turze możecie, mimo bycia przestraszonymi, możecie działać, tylko jeśli chcecie się zbliżyć do obiektu, który wywołuje was strach, musicie testować kul. Okej. Czyli to nie jest tak, że jesteście sparaliżowani, że nie jesteście w stanie nic robić, możecie coś robić. I to jest właśnie tutaj bardzo ważne, bo w tym momencie możecie po prostu działać taktycznie przeciwko tym nieumarłym, tak? Nawet jeśli nie musicie do nich zbliżać. Znaczy nie możecie się, powiedzmy, do nich zbliżać bez wydania, bez zrobienia testu, no to możecie spróbować jakoś, nie wiem, rozdzielić się, ukryć się za stołami, coś w tym stylu, wiadomo. Dlatego Uriel, teraz moje pytanie do ciebie, co ty robisz? Spróbujemy na przypale, czyli chcę dziabnąć bestia. Dobrze, czyli próbujesz zaatakować jedną z tych istot. Najbliższą. W porządku, już ci mówię.
Żeby nie było, mam tutaj to otwarte. Notki tak muszę cool zdać, żeby w ogóle wykonać tą akcję. Mhm. A potem na minus 20 sekundkę, tak. I teraz minus 15 chyba. I teraz tak, przepraszam. Żeby nie było, chłopaki. Jak się opanowujecie, wy nie musicie zdać o tyle, ile wam nie wyszło. Po prostu musicie tutaj zdać test kula. Właśnie czytam te zasady. Jakby one miały, zależnie od wartości ich fear ratingu, który obecnie jest tylko jeden, czyli jest bazowy, musicie mieć tyle sukcesów. Czyli na przykład że Kubie nie wyszło o dużo, nie oznacza, że musi mieć 7 sukcesów, czy tam 6 sukcesów, żeby to zdać. Wystarczy, że mu jeden sukces. Jakby on miał, powiedzmy, fear rating 2, musiałby mieć 2 sukcesy. Jakby fear rating 3, 3 i tak dalej. Wcześniej z nimi walczyliście, więc wam obniżyłem to tylko do jednego. I teraz tak, jakiekolwiek testy działające na istoty, które wywołują was strach, macie minus 1 success level tego automatycznie, czyli tak jakbyście mieli minus 10. Więc teraz, Pawle, jeśli chcesz... Tak? Ten początkowy test cool też jest na minus 10? Nie, to tylko jak nie zdasz. Tylko jak nie zdasz. Jak nie zdasz, to wszystko, co wywołuje w tobie strach, wszystko to daje ci minus 1 poziom sukcesu do każdego testu związanego tylko z działaniem jakby przeciwko źródłu temu twojego strachu. Okej, okay, no to tak jak mówiłem, spróbuję dziabnąć. Tak, więc zdaj mi klas kula. A, to jest rzeczywiście minus 20, a nie minus 15, przepraszam. Okej, okay. Nie jesteś w stanie podejść do tego, ale możesz zrobić coś innego. Mam w zasięgu? Nie mam w zasięgu. Krok jakoś, nie wiem, za stół, za krzesło, żeby jakąś barierę zrobić? Dobrze, to nie jest zaznaczone na tej mapie, ale tutaj generalnie są krzesła, jakieś beczki pod ścianami, wiadomo, blaty, na których przygotowywane jest jedzenie. Więc robisz po prostu, chowasz się za jedną z beczek. A jest to komin? Komin jakiś? Jest, tak, jest palenisko. Jest palenisko, jak najbardziej. I palenisko jest już tutaj wygasło niestety. Cholera. I teraz tak, dalej mamy Frederika. Frederik, przepychasz się i z wrzaskiem zbiegasz w dół po schodach. Złoto nie jest tego warte! Niestety. Hans Wakeland... Nie mogę spróbować jeszcze sobie rzucić tego kula, bo zakładam, że to jest... Nie, zawsze pod koniec robicie kul. Jeszcze Frederik, koniec jak wszyscy panice. Zrobią. Czekaj, daj mi powiedzieć, Pawle, żebym się dowiedział, bo w tym momencie jest koniec, a rundy, nie tury mojej, dobra. Tak, rundy, mi chodzi... zdajecie zawsze pod koniec rundy i tylko raz. To nie jest tak jak w drugiej edycji, że w swojej turze tylko zawsze pod koniec rundy robicie testy, żeby się opanować. Paweł, teraz ty, przepraszam, bo coś mówiłeś. To jeszcze patrzę w kierunku Frederika, czy nie porzucisz swojego przecudnego muszkietu, uciekając w panice. Domyślam się, że Frederik raczej miał muszkiet na plecach zawieszony tak, na tym... Nie umiem się nim posługiwać, no, więc... Bo Frederik... Bo Frederik nie umie przecież strzelać z tego muszkietu, a tutaj jest tak, że chyba nawet w przypadku takiej broni jak muszkiet hochlandzki nie jest tak jak w drugiej edycji, że po prostu tam strzelisz na pół USA i tyle, tylko w ogóle nie strzelisz z niego, jeśli nie masz wykupionej tej broni. No według opisu w karcie postaci tylko z kuszy i z broni miotanej można strzelać, bo zombie. Tak. No, więc... Ale możesz wziąć muszkiet i nim rzucić w zombie. Albo walnąć kolbą. I teraz tak, Hans Wakelander. Twoja tura. Hans spróbuje się opanować i przesunę drzwi, które widzi po prawej stronie. Dobrze, w porządku. Okej, okay, no to rzuć kul. Ładnie, super. Bardzo ładnie. W porządku, w tym wypadku starasz się podejść do drzwi, które masz po prawej stronie. I co robisz? Chcesz przez nie przejść? Pozycjonuję się. Dobrze. Ustawiasz się przy drzwiach, nie ma sprawy. A, i od razu mówię, tutaj jest w przypadku tych istot napisane, że... już wam mówię, poczekajcie, mam to... O, jest. Mimo, że to distracting rzeczywiście jakby wskazuje na to, że to działa na wszystkie testy, to z drugiej strony jest wyraźnie zaznaczone w książce,
że ten kultes, który musicie zdać, żeby zbić Fir, jest zawsze challenging, czyli po prostu na zero. Tutaj w tej edycji challenging to oznacza plus zero. Więc wydaje mi się, że powinniśmy się trzymać tego, dlatego te testy będą robione na plus zero w tym momencie. Natomiast wszystkie testy, powiedzmy, związane z atakowaniem tych istot i tak dalej, już będą rzeczywiście, to distracting będzie to obejmowało. Dlatego właśnie tutaj Hansowi się udało, bo inaczej, bo po prostu nie jest napisane w opisie strachu, że ten cool test podlega właśnie na przykład jakimś modyfikatorom w stylu distracting i tak dalej. Tutaj można by się pewnie kłócić, czy tak jest, czy nie, ale uznajmy przynajmniej teraz, że dobicie zawsze tego kula bazowego. Dobra, Hans, ustawiłeś się, jesteś gotowy do walki. Teraz mamy kapłana Mora. Kapłan Mora z okrzykiem aaaa! Na ustach biegnie na... Chcemy go zaskoczyć. Biegnie na jednego z nieumarłych i stara się wyprowadzić potężny cios w jego kierunku. No, nawet mu się udało. Znaczy jest distracting oczywiście. A to nie jest kapłan wojenny. Zobaczymy, jak pójdzie zombiakowi. Kapłanowi się udało, ładnie. I to krytycznie, więc zadaje od razu ranę krytyczną. Tak, w przypadku normalnych wrogów te rany krytyczne tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Poza tym, że prawie na bank zawsze w tym momencie będą zabijać. Teraz sekundę. Muszę zobaczyć ten kapłan, jakie ma statystyki. Zombie są 3. Zombie są 3, tak. Wszystkie ubrane w... w stroje kucharzy. Czyli... Tak, jaka broń zadaje normalnie obrażenia? Siła plus 4? Broń dwuręczna. Broń dwuręczna, tak, przepraszam, broń dwuręczna, bo ona ma na topu dwuręczna. Ja tu mam... Ja już szukam. Tu będę miał też... O! A nie ma nic podanego w statystykach? To jest do drugiej edycji przygoda, wiesz? Więc... A, okej. Ale... Tak? Czy to, co rzucił Jakub, ma zastosowanie? Tak. A co rzucił Jakub? Akcja obrony, masz plus 20 do obrony. Przepraszam, jeszcze raz, Czarku, co mówiłeś? Akcja obrony. Mhm. Więc dlatego się pytam, czy to działa. Bo jeżeli działa, to ja bym właśnie przy tych drzwiach przy postawę defensywną. Dobrze, w porządku, oczywiście, jak najbardziej, nie ma problemu. Michale? Tak? Znalazłem, siła bazowa plus 6. Tak, i ma jeszcze druzgoczący i rąbiący. Mhm, impact i tie rank, dobra. Czyli tak, czyli... Konrad, bo tak się nazywa ten kapłan, wyrżnął nieumarłego z całej siły toporem. Prosto w obojczyk. Zadał mu straszliwy cios. Co teraz daje Tiring i Impact? Druzgoczący. Po udanym trafieniu dodaję do wszelkich obrażeń zadanych przez broń druzgoczącą wynik na kości jedności w rzucie na atak. Czyli 2, okej, okay, w porządku. To jest dobre, to jest bardzo ważne w tym momencie. Dobra, widzicie, że on prawie odrąbał zombiakowi ramię. Ramię wisi na dosłownie kilku ścięgnach. Przy okazji to są dość świeże zombie. One mają płonące zielone oczy i rany od zębów i pazurów. I to tak widzicie, z pewnym niepokojem dostrzegacie, że te rany są głębsze i zadane jakby przez szczęki i szpony, które wydały się znacznie większe niż takie normalne, jeśli można tak powiedzieć, w przypadku tych nieumarłych istot. Ale poza tym ci ludzie pewnie parę godzin temu jeszcze żyli. Dobrze, i teraz po Konradzie mamy Krugera. Tak, wiedząc, że przeciwnik, którego próbował rozrąbać, kapłan jeszcze stoi z sztyletem w ręce, podejdę i spróbuję dokonać jego żywotu. Dobra, widzisz, że on w ogóle, on się ugiął w kolanach, wydaje się, jakby za chwilę miał upaść. Zapomniałem, że kapłan miał jeszcze przecież plusy, bo jak szarżujesz, masz dodatkowy plus 10, masz dodatkowy poziom sukcesu. Będziesz na tę istotę ze sztyletem, ty masz zresztą dwa sztylety, jak dobrze pamiętam. Ale w jednej ręce trzymałem światło. A, dobrze, okej, spoko.
Mam plus 20 za przewagę, bo jeszcze jesteśmy dwóch na jednego, tak? Tak, i masz plus 10 za szarże. No to rzucaj. Nie wyszło ci, ale jemu może nie wyjść bardziej. Więc, a one mają bardzo niski poziom. Chyba... I szarża z automatu, z tego co pamiętam, dawała ci przewagę. Plus jedną, plus jedną. Czyli masz de facto plus 10 kolejne. To ci nada... No już to doliczyłem. Już to doliczył, bo zobacz, okay, że masz 64 w tej klatce. Początku, mówię. Czyli tak, tobie, czekaj, ile masz pełnych sukcesów jakby pomimo porażki? Jest napisane minus 2, ale jeszcze minus 2, 10 za distracting, z tego co mówiłeś, czyli minus 3. Za distracting jest minus 20 do wszystkich testów. Minus 20. Minus 4. Minus 4. No to on ma mniej, więc w tym momencie zombie zyskuje przewagę. A, przy okazji, jak widzicie, dodałem tę tabelkę tutaj na dole. Wydaje mi się, że ona nam pomoże troszkę przy organizowaniu walki. Więc ja teraz sobie zaznaczę z prawej strony w tym miejscu. X to będzie przewaga przy przeciwników po prostu. Więc dobra. I... zrobię sobie tak. Jeden. Okej. <Okay. laughs> No to jest jedynka. Co? Wiesz co, nie wiem, jest mi wygodniej po prostu. Ale, no, napiszę, o, Z1, proszę. Więc tutaj nieumarły ma przewagę nad wami. I teraz na końcu są one. Zacznijmy od tego, który walczy z Krugerem i Konradem. Rzucę D100, 1,50 zaatakuje ciebie, Krugerze. Rzuciłem dwa razy, pierwszy wynik się liczy. Atakuje ciebie. Nie umarły generalnie wznosi tasak, zakrwawiony tasak w swoje ręce. Nie, też ma minus 10. Wiem. Ale ma też plus 10, bo zdobył przewagę jedną. Ale rzuciłem 95. Ja rzucę gorzej, tak? No, to zobacz. Ja mam plus 10 za przewagę i minus 20, czyli mam minus 10. Mhm. To jest niemożliwe, żebyś rzucił gorzej. Stówę możesz rzucić. Dobra, udało ci się spalować cios tasaka sztyletem. Istotnie, pomimo tego, że jest martwa i blask w jej oczach prawie zgasł zupełnie, jest też strasznie silna. Dopisz sobie przewagę, Krugerze, bo wygrałeś. Mhm. Teraz... A tak, to nie mają tego minus 10 do trafienia. Czy one mają minus 10 do trafienia? Nie, w sensie, że... Bo tamte miały poprzednie minus 10 do trafienia, bo biły pięściami, a te jak mają... Tak, te mają broń, te nie mają minusów. I teraz tak, kolejny zombiak. Was jest tutaj w sumie, nie liczę Fredrycha, który już uciekł do piwnicy. Was jest tutaj czterech, więc pięciu, licząc... A nie, czterech, bo licząc kapłana. Fredrycha nie ma. I teraz tak, czwarty to będzie... Jest z przodu. Czwarty to będzie kapłan. Rzucę D4, zobaczymy, kogo zaatakuje drugi zombie. Kapłana, dobrze. To bierze topór. Zombiakowi wyszło tyle, kapłan. Kolejny z nieumarłych, uzbrojony właśnie w tłuczek do mięsa, rzucił się na kapłana, który na szczęście w ostatniej chwili zbił cios stryjskiem swojego kosotopora. Widzicie, że... słyszycie, że Konrad mamrocze coś pod nosem i jego oczy są szerokie z przerażenia, ale wciąż walczy z tymi potworami. I ostatni nieumarły... ostatni nieumarły rusza w twoim kierunku, Hansie. Ten ma długi widelec. No. Rzucaj. Postawię obronną. Postawę obronną, starasz się... Distracting. Masz minus 20 z distracting, tak, tak. Czyli na zero. Z tego obronnej. Czyli wychodzisz na zero. Mhm. Udało ci się. Bardziej ci się udało niż jemu. Ale nie zadałem obrażeń, bo ja się tylko bronię. To czy tutaj w ogóle, jak się bronisz, to nie zadajesz obrażeń? Nie, dostajesz tylko przewagę, więc sobie zaznacz na swojej karcie, że masz punkt przewagi. Tylko przewagę. Jak to brzmi? No, tylko albo aż. Wykorzystując wiedzę, jaką nabyłeś w służbie armii Reiklandu,
Udało ci się mistrzowsko spalować cios widelca. Swoim ostrzem. Miałby to epizm. Nie tak, że tego śmiatku jest zwykłym widelcem do ten, do... Długi widelec. To jest taki długi widelec do, wiesz, do... Do rusztu, tak. No. I teraz tak, jest koniec rundy, więc ci, którym się nie udało opanować, mogą się opanować. Lecimy. O! Uriel się opanował. Frederik się nie opanował. Frederik się... Siedzisz w piwnicy, Frederik. To jest dobra, ciepła i miła piwnica. Tak. Nie zamierzam jej zostawiać. Forsuję skobelek. Mogę dla poprawy nastroju i zwiększenia odwagi dobrać się do jakiejś butelki? Tak, myślę... Tego się nie da na trzeźwo. Jeśli mógłbym być całkowicie szczery, to Jakub uciekł od jednego źródła światła. Zakładam, że mam poświatę z góry, a to mi wystarcza, jak mam widzenie w ciemności. To też, to też. No. A, to masz widzenie w ciemnościach, no tak. Ty masz widzenie w ciemnościach, Jakubie? Wow. Wypadło mi z randoma. Wow, to bardzo fajne akurat. O, ty... Ale ja nie muszę rzucać. Ty się opanowałeś. I teraz tak. Ja się opanowałem w turze swojej. Dobrze, dziękuję, dobrze. Mhm, tak. Poczekajcie chwilę. Okej. Będę sobie... Dobra, ci, którzy się opanowali, ci, którzy zbili broken, dopiszcie sobie, znaczy sobie, że macie broken condition. Znaczy fatigue condition, przepraszam, co ja mówię, fatigued. A jeśli ktoś w ogóle nie był, to nie ma tego? Nie ma tego, nie. Dobra. Kuba, i ty pod koniec tej rundy automatycznie będziesz usuwał broken condition. Bo jesteś poza linią wzroku swoich przeciwników. Ale też dopiszesz sobie fatigę jedną. Fatyga daje wam minus 1 do każdego, do wszystkich testów. W sensie SL-a mamy o 1 niższy, tak, no, tak? Tak. Dobra, zaczynamy nową rundę. Uriel, co z tobą? Czy mogę któregokolwiek zombiaka zaatakować w plecy? Tak, możesz zaatakować w plecy na przykład tego, który walczy z Hansem. Będziesz miał plus 1 sukces. Okej, to no to jego atakuję. Czyli tak, robimy plus, szarżujesz, atakujesz plecy, czyli tak byś miał plus 20, ale masz minus 20 za distracting. Ale plus 20 za 2 do 1 przewagę. Za 2 do 1 i minus 10 za fatygę. Tak, tutaj liczenie tych wszystkich stanów jest rzeczywiście, potrafi być męczące. Czyli na moje masz chyba plus 10, ale jestem, zawsze byłem słaby z matematyki, więc mogę się mylić. No tak. Okej. Okay. O, no pięknie, o kurde. Dobra, teraz rzucę za niego, aczkolwiek jest bardzo mała szansa, że mu się... Okej, okay, nie udało mu się. Czyli teraz zadajesz mu obrażenia. Twoja... Znaczy, jakie masz obrażenia ze swojej broni? Właśnie, no, trzasnąłem go za 13. Za 13? Ale też... Chyba, że dziesiątka coś robi, ale nic chyba nie... Nie, dziesiątka nic nie robi. Dziesiątka nic nie robi. Ale tutaj nie liczą się czasem te właśnie różnice między twoim... Nie, liczy się tylko to o ile sam zdałeś. Dobra, okej. Okay. Czyli on jakby teraz nie zadaje mu dodatkowych 6, jako że miał, rzucił 10 do 70, tak? Nie no, zadaje tyle, ile miał sukcesów, to tak. A, no okej. Okay. 6, 13. A, czyli dla tego 13, dobrze, okej. Okay. Gdyby liczyły różnice między sobą a przeciwnikiem, to miałby jeszcze kolejny 1. Tak. I Uriel, dopisz sobie też punkt przewagi. Sieknąłeś go z całej siły mieczem po plecach, otworzyłeś mu od obojczyka do biodra, zrobiłeś mu starszy uran od obojczyka do biodra, widzisz z pewną holą fascynacją jego organy wewnętrzne i kręgosłup, który przeciąłeś na pół swoją drogą, ale mimo wszystko tutaj wciąż stoi. Zombie robi no i tak to wygląda. Teraz mamy jako drugiego mamy Frederika. Frederik, schowałeś się za stojakiem na wino.
Czy ja teraz już nie jestem tchórzem, czy jeszcze jestem tchórzem? Pod koniec rundy będziesz automatycznie opanowany. Okej. Przejrzę te butelki na szybko i pierwszą, nie będę ich przeglądał. Pierwszą z brzegu, otwieram korek i pociągam łyka. Dobrze, chwytasz pierwszą butelkę, zakurzoną pierwszą butelkę z brzegu, pociągasz, wiesz, porządny łyk, zaczynasz lekko kaszleć, bo to wino nie jest najlepsze, ale... Ale teraz będzie można. Ale rzeczywiście alkohol trochę pomaga. Hans Reiklande, teraz jesteś ty. Masz pomoc od elfa. Pierwszy to mój piękny cios Uriel, jak zombiego, po czym sam wykonuje cięcie z nadramienia, starając się powalić. Dobra, zrozumiałem. Jaki pożar ma Andrzeja. Cięcie z nadramienia, żeby powalić przeciwnika, z którym walczymy. Dobrze, rzucaj w takim razie, masz plus 20, tak, masz po prostu 0, plus 20, minus 20. Nie. Plus 20 minus 20 i plus 10, a advantage minus 10 to na 0. A, no. No to właśnie. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Nie wyszło ci, ale... O. Ale bez pecha. Bez pecha, jemu może nie wyjść bardziej. O! Zombie machając rękoma dookoła, starając się jednocześnie trafić Uriela, zbił ci miecz z taką siłą, że prawie go wypuściłeś z ręki. Na szczęście jego druga łapa minęła twoją twarz o centymetry. No ale to niestety oznacza, że zombie numer 2 będzie miał jeszcze jedną przewagę w tym momencie. Szeroko otwartymi oczami patrzy, robi Hans. Na nim mnie zje. Dobrze. Znaczy, dowiem informację, co robi moja postać. Dobra, spoko. Sekundkę. To teraz kapłan. Dobra, to już wiemy, co zrobi ten. Teraz kapłan. Kapłan... Masz pierwsze wlegi, na zero. Tak, kapłan wznosi topór do góry z krzykiem ZAMORA! Opuszcza go straszliwą siłą na zombiaka. Aha. To już ten rzut, tak? Zombiak. Wciąż kapłan wygrał, no. Ma większego weapon skilla, jakby nie patrzeć. I to wystarczyło. Kilkoma szybkimi ciosami sługa Mora posłał nieumarłą istotę w zaświaty. Nieumarły kuchcik upadł na ziemię w kawałkach. Dobra, macie jednego mniej. I teraz przechodzimy do Krugera. Tak, no to widząc to, próbuję zadźgać sztyletem drugiego zombie. Ale tego, co liczę, jest teraz z powrotem 2 do 1. Mhm. I mam plus 20. I minus 20 za distracting. I plus 20 za advantage. Tak. Więc rzucaj. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Sukces. Ładnie. I teraz rzucę za nieumarłych. To by wyszło lepiej. Więc dopisz sobie kolejny sukces. I teraz ja mu zadaję... 8 ran. Ty mu... Dobrze. Dźgnąłeś go z całej siły sztyletem. Celowałeś nisko i ogólnie po prostu otworzyłeś mu nogę. Wypłynęła taka gęsta, cuchnąca krew z tej rany. Oczywiście nieumarły nawet nie zareagował w żaden sposób. Normalny człowiek zwijałby się z bólu po czymś takim. Możesz chociaż upaść. To ci odpowiedział. I teraz, jak dobrze pamiętam, jest tak, że chyba jak przewagi się traci w momencie, jak dostaniesz sam ranę, prawda? Tak. Nie jak przeciwnik zyska tą przewagę, tylko jak dostaniesz chyba... Jak zostaniesz trafiony. Dobrze, okej, to tylko się upewniałem. Super. W tym momencie mamy teraz nieumarłych. Nieumarły walczący z Urielem i Hansem. 1,50 Uriel będzie w ciebie. Jest w ciebie. Nieumarły obrócił się i wznosi młotek w górę. Stara się ciebie trafić. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Rzucaj. Jemu nie wyszło bardzo dużo. Ty masz minus 20, plus 20, masz bazowo, plus 10, atakujesz go w plecy. Jeszcze ta fatyga? Fatyga, tak, minus 10, tak. To na 0. To na 0 cały czas.
Dopisz sobie przewagę, bo pomimo tego, że nie wyszło ci tak naprawdę, no to jemu nie wyszło bardziej. Generalnie wzniósł młotek do ciosu, na szczęście w ostatniej chwili chwyciłeś jego nadgarstek lewą ręką i strzeliłeś go w twarz całej siły jelcem miecza. Zombie stracił parę zębów, ale wciąż jest na chodzie. I teraz nieumarły walczący z Krugerem i Konradem. 1,50, Kruger będzie w ciebie. Idzie w Konrada. Ten jest uzbrojony. A nie, zaraz to. Ten, który walczy z tym. Ten, który walczy, przepraszam, z Urielem i Hansem, on ma widelec. Ten, który walczy z wami, ma młotek. Tak. Mój błąd. I Kapon ma dłuższą broń, więc formalnie zombie ma teraz minus 10, bo topór ma dłuższy zasięg niż mu tłuczek do mięsa. Dobra, czyli zombiak ma minus 10, zobaczmy jak mu pójdzie. Okej. Atlety. Dobra. Jako, że to jest pech absolutny, wspólnie z kapłanem, ty wsadziłeś mu sztylet w czaszkę, kapłan odrąbał mu obie nogi w kolanach. Jednym po prostu płynnym ciosem. Nie umarł, upadł na ziemię, blask w oczach zgasł. To jest koniec. Wspólnie rzuciliście się na pomoc Hansowi i Urielowi i ostatniego z nieumarłych kucharzy posłaliście do Krain Mora raz jeszcze. Na dole w piwnicy Frederick pociągnął ostatni łyk wina, które jak na napitek znajdujący się w piwniczce arystokraty nie smakuje aż tak dobrze, jak już wspominałem. Niestety. Ale Frederick, opanowałeś się, dopisz sobie tylko fatygę. Dobra. Zwróć uwagę na to, co wrzuciłem na Discorda. Nie musi cię trafić, żebyś stracił przewagi. Wystarczy, że wygra przeciwko tobie jakikolwiek test przeciwstawny, żebyś stracił wszystkie przewagi. A jeżeli ty nie dostaniesz punktu przewagi, to automatycznie tracisz jeden punkt przewagi. Okej, okay, dobrze. Dziękuję, Kuba. W takim razie to jest istotne. Rozumiem, że przewagi się kasują. Tak, po walce przewagi się wszystkie kasują, jak najbardziej, więc sobie je odpiszcie. Ja usunę zombiaka. Okej, okay, nie ma zombiaka, pięknie. I teraz udało wam się, zwyciężyliście. Są dwa wyjścia z kuchni, z którego korzystacie. W tym momencie wybiegam ja na górę, drżąc się. Drżyjcie, zombiaki! Z butelką w jednej ręce i mieczem w drugiej. Tak. I pokonałeś ich! Padły przed wami, bo się mnie wystraszyły. Iście. Nie krzycz, bo chcemy mieć chociaż te zaskoczenie na baronie. Zgodnie ze słowami kapłana kieruje się w prawo bodajże do tego. Tak. Mijasz Hansa, otwierasz drzwi, wchodzisz do pomieszczenia. Rozumiem, że reszta z was idzie za nim. Tak. Dobrze. Ja też. Może okay. Tym razem uda mi się tam dotrzeć. Hans również tam wszedł. Wchodzicie do jadalni. Jadalnia jest. Ściany jadalni są pięknie wyłożone drewnianymi panelami, takimi bardzo eleganckimi. Na środku znajduje się równie imponujący drewniany stół z sześcioma krzesłami. On zajmuje większą część tego pomieszczenia. Na stole znajduje się pojedynczy srebrny stojak na świece. Pomimo tego, że tak jak widzicie, po kurzu, który się zebrał na tym stole, kiedyś były dwa. I na tym, który został, są ślady zębów. Nie ma w tym pomieszczeniu nikogo. Ani żywych, ani martwych. Okej, okay, to do kolejnego, czyli tego, powiedzmy, holu. Tak. Wkraczacie do holu. Eleganckie schody prowadzą na pierwsze piętro. Na ziemi znajduje się równie elegancki i luksusowy czerwony dywan. Widzicie, że poręcze schodów są pięknie rzeźbione. Są w sumie cztery wyjścia z tego pomieszczenia. Domyślacie się, że największe prowadzi na zewnątrz, na dziedziniec. To na wprost, przypuszczam, do jakiegoś kolejnego pomieszczenia, no ale was przede wszystkim, przynajmniej z tego co rozumiem, interesują schody na górę. Jak najbardziej, tak? Czy te drzwi na zewnątrz są zamknięte? Są zamknięte. Niestety w pomieszczeniu znajduje się odźwierny. Który? Nie żyje. Ale nie żyje i leży, czy nie żyje? Nie, nie żyje i stoi. I zbliża się do was uzbrojony w pogrzebacz.
Dobra. Jako, że przed chwilą walczyliście z nieumarłymi, to ten test strachu robicie na plus 20. Ja rzucę za Hansa, bo go zdaje się jeszcze nie ma z nami. Okej, okay, Uriel zdał, pięknie. Kruger nie zdał. Okej. Okay. Czy chcesz użyć szczęścia, Kruger? Nie, co ty, jest za drugie. Dobrze. To ja rzucę za kapłana w sumie najpierw. Zdał. I teraz za Hansa. Zdał i to jak? To teraz ja też rzucam kula, tak? Tak, ty rzucasz kula. Czy już z automatu uciekłem? Nie, rzucasz kula. A mamy plus 20. Masz plus 20. Ho, ho, ho. Ho, 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 plus 20. I tu się to minus 20 jeszcze nie liczy. Nie, tu nie. To jest dość jasno opisane, ale... okej, okay, super, super. Zdałeś to, świetnie. Czyli tak, Kruger, ty się boisz. Reszta z was staje mężnie naprzeciwko dźwiernego, który również niedawno był żywym człowiekiem, z zadbaną brodą i generalnie ubranym w taki elegancki sudur, który jednak teraz jest poszarpany. Ktoś temu człowiekowi wypluł wnętrzności. I to tak... jesteś super. I to tak paskudnie. A! I teraz przepraszam, jeszcze rzućcie mi każdy z was dwa razy na corruption. A jak to się rzucało? Corruption już ci mówię. Albo nie, rzuć... odporność. Tak, opanowanie odporność, nie, rzućcie mi raz, tylko raz tutaj. Opanowanie, 39, odporność, tylko... Nie mamy żadnych modyfikatorów. Tu nie macie żadnych modyfikatorów. Za distracting tutaj nie działa. Bang! Dobra. O, Hans rzucił z pechem. Może dłużej wytrzymać bez tego, co? Dzięki temu wspaniałemu krytycznemu sukcesowi. A Hans chciałby przerzucić swoją 80. Dobrze, Hans zużywa szczęście. Czy Kugel zużywa szczęście? Nie. Dobrze. Hans, przerzuć w takim razie. Wyszło ci, super. Czyli tak, Kruger, rzucę jeszcze za kapłana, tak się ciekawe, jak mówicie. Dopisz sobie jeden punkt. Dopisz sobie punkt korupcji, dokładnie. Reszta z was zdała, świetnie. Co się stało? Wyszliście do salonu, do halu głównego, gdzie znajduje się nieumarły odźwierny, uzbrojony w pogrzebacz. Odźwierny rusza w waszym kierunku, wmachując pogrzebaczem. Generalnie opanowali się wszyscy poza Krugerem. Ty się opanowałeś jakoś wyjątkowo dobrze, Andrzej, rzucałem za ciebie, rzuciłeś szóstkę, więc bardzo ładnie. I co? I generalnie znowu wchodzimy do inicjatywy. Ulrich, jesteś pierwszy. Znaczy Uriel, przepraszam, nie Ulrich. Uriel, jesteś pierwszy. Ulrich, to nie korzystamy z tego z inicjatywa i plus bonus, z winności. Sama inicjatywa, po prostu. No. Pytanie, co robisz, Urielu? Mam minus 20 za to... Znaczy, będę atakować oczywiście. Masz minus 20 za distracting, plus 10 za szarże i minus 10 za fatygę. Czyli na minus 20. Tak, czyli na minus 20. Ruszasz w kierunku nieumarłego, wymachując mieczem. Starasz się go odesłać do diabła. O, nie wyszło ci, ale wyszło ci bardzo niewiele. Okej, okay, trafiłeś go, ładnie. To teraz ile zadałeś obrażeń? Jest chyba 7 tu wpisane nawet. Tak, tak. A, jest 7, okej. Okay. Super, super, okej. Okay. Dobra. Ciąłeś go po ramieniu, odciąłeś mu kawał ręki, po prostu, z surdutem. Znowu, nie wypłynęła krew, tylko taki rodzaj, znaczy, po prostu rodzaj takiej ciemnej, cuchnącej, brunatno-szkarłatnej posoki. Można uznać za w miarę świeżych, co nie? Tak, on jest świeży. Właśnie to jest najgorsze. On jest... oni nie, w ogóle nie widać, żeby na przykład byli przegnili, tak? Odźwiedny zrobił... i tyle. Dopisz sobie punkt przewagi. Teraz mamy dalej Fredericha. Frederich, ty się opanowałeś. Cały czas masz, domyślam się, wino w jednej ręce, miecz w drugiej. Dokładnie. Ja zakładam, że rzucam na 0, bo mam te same modyfikatory co Paweł, plus 20 za atak tego samego, co już jest atakowany. Tak. Doskonale. Znaczy nie, poczekaj, masz plus 20 za... tak, plus 10, plus, minus 20 za distracting, plus 20 za walkę 2 do 1, plus 10 za szarże, minus 10 za fatygę, tak, na 0. Dobrze. Pięknie.
Pięknie. Czyli zadajesz mu w tym momencie 8 obrażeń. Dobra. A, bo on nie może już nic robić, tak? Jak a, tak, tak, zapomniałem, że może za każdym razem. No właśnie. I jemu wyszło. Ma pełny sukces. Bo on ma o 15. Więc w tym momencie ma... tak, ma pełen... Ma pełen sukces. Ma minusów za walkę przeciwko dwóm osobom na raz? Nie, nie ma. Tylko my mamy plusy. Nie ma. Ale poczekaj chwilkę, bo to, i to jest teraz ważna rzecz. On ma coś... A, to rundę, dobrze, okej. Okay. Paweł, przypomnij mi na koniec tej rundy, że on, że w ogóle przypomnijcie mi na koniec tej rundy, o ile go teraz nie zabijecie, że jemu wejdzie ta zasada unstable. To jest ważne, bo w tym momencie macie szansę, że po prostu go wykończycie z automatu w tej rundzie. Dobra, Frederich, runąłeś na nieumarłego i wsadziłeś mu miecz w kolano. Znowu, normalny człowiek runął, po prostu wiesz, upadłby na ziemię niczym worek ziemniaków. Odźwierny nawet nie zareagował. Jak nieładnie z jego strony. Teraz mamy kapłana Mora. A ja, a nie ja? Tak, przepraszam, teraz mamy Hansa Reklandera, zapomniałem. Wybacz, Hans. Nie ma problemu. Idąc za przykładem swoich towarzyszy, Hans zaszarżuje na przeciwnika i znowu szerokiego zamachu z nad głowy chce rozrobić przeciwnika. Dobra, nie ma sprawy. Wyprowadzasz potężny cios za głowy? Z nad głowy? Ja mam plus 20, plus 10, bo biegnę, plus 20, bo przewaga liczebna. Nie, teraz już 40 za przewagę. Teraz 40. Jest 3 do. Teraz jest 3 do 1. Plus 50, minus 20, bo distracting. I minus 10 minus za 30. Czyli na plus 20. Czyli na plus 20. No, pięknie. Jaka jest szansa, że nie trafisz? Niewielka. Myślę, że trafi. Trafił, pięknie. Ile? No. 7 obrażeń. Poczekajcie, bo jeszcze rzucę. Może nie. Nie... jemu wyszło nieźle, ale nie na tyle dobrze. Ty masz więcej sukcesów, więc w tym momencie. Tak, więc w tym momencie. Znowu. Biorąc pod uwagę bonus, jaki dostałem, to łącznie 10 obrażeń. Tak. Otworzyłeś mu klatkę piersiową i brzuch. Już miał otwarty, więc generalnie po prostu ściąłeś wiszące kawałki jelit wystające z jego bebechów. Znowu zaczęły mu gasnąć te oczy. Zaczął po prostu... jakiekolwiek zaklęcie podtrzymuje go w tym nieżyciu, przypuszczalnie przestaje działać. Teraz... jeszcze raz. Ktoś coś mówi? Przepraszam? Nie. Okej. Teraz... A, to co mówiłeś, Andrzej? Dostałem jedną przewagę. Tak, dostałeś jedną przewagę, jak najbardziej. Ale już ją straciłeś, bo jest koniec walki. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. On jeszcze stoi. Teraz, a, stoi. Teraz jest kapłan. Tutaj podbiega z topolem. Zębekowi pójdzie. No, kapłanowi się mimo wszystko bardziej udało, biorąc pod uwagę, jakie ma już plusy w tym momencie. Kapłanowi się udało, generalnie obieg zombiaka dookoła i z całej siły odomnął go topolem prosto w plecy. Ostrze wystrzeliło z przodu, nieumarły upadł na ziemię. Wy wszyscy po prostu zadaliście mu jeszcze ileś serii ciosów, kopniaków, sztychów. No i cóż, nieszczęsnego odźwiednego zostało dość, znaczy zostało niewiele po prostu. Zostało dużo, tylko teraz jest bardziej funkcjonalny. No, tak. W miejscach naraz. Staje wyprostowany, i spluwam gdzieś na bok. Andrzej, wiesz co, coś się troszkę przerywa. Nie wiem, czy to kwestia, nie wiem, czy ty używasz mobilki, czy z kompa. Z kompa. Cały czas tak samo było. Okej. Dobra, spłynąłeś na ziemię. No, udało się. Michale? Tak? Czy ja teraz dostaję poziom fatygi? Fatigi? Tak, dostajesz poziom fatygi. Czyli masz już chyba 2. Nie, ja mam 1. Masz 1 dopiero, dobrze, okej. Ruszajmy do... Na górę? Siedlisk zła, tak. Dobrze.
Super. Wchodzicie po schodach. Czekaj, a ten odźwierny może miał jakieś klucze na przykład, czy coś, żebyśmy mieli jak tam się dostać na przykład, ten taki, no, ja sobie spojrzę. Odźwierny ma przy sobie jakieś drobiazgi w stylu guziki w kieszeni zapasowe. Ma jakiś klucz, owszem, nie wiesz do czego jest tak naprawdę, nie jest podpisany w żaden sposób. Nie biorę, bo wiesz, spodziewałem się jakiegoś pęku kluczy, jak to zazwyczaj mają ludzie pilnujących drzwi. Mhm. Wystarczy mi ten jeden. Dobra. Znowu idziecie w kolejności jak wcześniej, czyli domyślam się, że Uriel prowadzi. Nie? Dochodzimy, biorąc pod uwagę, że my wchodzimy na górę, a jeszcze były jedne drzwi gdzieś, to Hans zaczyna. Hans przychodzi na tył. Po prostu pilnuje, żeby nikt nie zaszedł za plecu. Okej, dobra, nie ma sprawy, super. W porządku. Patrzę, gdzie Hans ucieka. Nie, no, broni tyłów rozsądnie. Faktycznie zostawiliście drzwi za sobą, więc nie wiecie, czy coś na was nagle z tyłu nie będzie chciało napaść. Wkraczacie na górę. Będąc na górze, ja teraz wrzucę nową mapę. Czekajcie. Już się ładuje. Proszę, mapa top floor. I jednocześnie w handoutach też wam się powinno pokazać w tym momencie. Wy wychodzicie tutaj. Po waszej prawej i lewej są drzwi. Aczkolwiek kapłan, sycząc, mówi: te z prawej. No to zgodnie ze słowami Hansa. Konrada, ale tak. A, Konrada, sorry. Tak. Konrada, no to ruszam w prawo. Dobrze. Aczkolwiek nawet gdybym wam tego nie powiedział, domyślilibyście się, że pewnie tam znajduje się serce całego zła, ponieważ za drzwi słyszycie odgłosy mamrotania i głębokie, głębsze niż u normalnych nieumarłych, odgłosy takiego właśnie, wiecie, ja mam pytanko. Zawodzenia, tak? Czy może tak jak to mają w zwyczaju tacy bogacze, stoją tu jakieś ładne zbroje, jakoś ładnie? Niestety nie. Baron się nie bawił w takie rzeczy. Jest dużo portretów na ścianach, przedstawiających przypuszczalnie jego i jego rodzinę dalszą, bliższą. Widzicie też parę portretów, to były największe. Ukazujące kobietę, która przypuszczalnie była tą właśnie zmarłą żoną barona, według opisów jego wielką miłością, ale niestety cóż, według tych portretów to ona wcale ładna nie była. Z długim nosem, długimi ciemnymi włosami i taką dość niesympatyczną twarzą. Ciekawa rzecz, ze szczeliny pomiędzy drzwiami a podłogą widzicie zielony blask bijący z wewnątrz. Słyszycie, jak Konrad zaczyna mamrotać coraz szybciej i ci, którzy na niego patrzą, widzą, że się poci. Sigmarze przynajświętszy. Aha, coś tutaj będzie za chwilę ciekawego. Otwieracie drzwi, tak, domyślam się, że Uriel po prostu otwiera drzwi za maszystym ruchem i wkraczacie do środka. Dokładnie. I do środka. Pomieszczenie było kiedyś, tak naprawdę cały czas jest, połączeniem biblioteki i pokoju, po prostu czytelni. Regały z książkami znajdują się tutaj wszędzie. Pod każdą ze ścian, rzecz jasna. Na środku znajduje się też stół. I na tym stole, okrągłym stole zresztą, znajduje się książka. W środku dziwnego symbolu przedstawiającego, znaczy generalnie tak poza grą, żeby nie było, żebyście wiedzieli, to jest pentagram namalowany na stole czymś czerwonym. Rzućcie sobie wszyscy plus 30 percepcję. Na każdym z pięciu punktów pentagramu płonie czarna świeca, a zielony blask bije z księgi. Nawet na pierwszy rzut oka widzicie, że
pomimo że oczywiście księga jest otwarta i grzbiet znajduje się, grzbiet jest wiadomo przytułem do stołu, no to po samych jakby obiciach na rogach, na krawędziach okładki, macie nieprzyjemne wrażenie, że ona nie jest obita zwyczajną skórą. Frederick, ty nawet nie masz wrażenia, ty jesteś pewien, to jest ludzka skóra. Ale poza tym w pomieszczeniu znajduje się baron i baronowa. Baron, Ludwig von Richter, mający około 50 lat, ciemnoszare włosy i ciemne oczy, ubrany w bardzo generalnie elegancki strój z rapierem przy pasie, siłuje się ze swoją żoną, a kiedyś nią była. Ponieważ po obrazach możecie się domyślić, że ona za życia była przerażającą kobietą, taką, wiecie, typową Herod babą. Mm-hmm. Teraz jest potworem. Jest nieumarłymi, ożywionymi zwłokami, pokrytymi zielonymi liszajami. Na całą twarz opadały jej ciemne, potłuszczone włosy. Jest wysoka, wyższa niż Ludwik i zgarbiona. Ma na sobie resztki całunu. Generalnie baron do niej mówi. Baron do niej mówi nawet wtedy, kiedy baronowa drapie go pazurami i zębami wyrywa mu kawałki ciała z ramienia. No, kochana, nic nas teraz nie rozdzieli. Mówiłem ci, że nigdy ci nie zostawię, prawda? Au! Uważaj, nie mam aż tylu palców na zbyciu. O, popatrz, mamy gości! Bądź tak miła i powiedz Sarze, żeby nastawiła dzban ziółek dla nas wszystkich, prawda? Dobrze? Na pierwszy rzut oka wiecie, że ono szalał. I znowu, w momencie, kiedy was zauważył, jego żona generalnie wygryzła mu kawał ciała z jednego z ramion. I teraz tak, ona rzecz jasna spojrzała się na was, z pomiędzy czarnych, potłuszczonych włosów, bije szmaragdowy blask. Konrad krzyknął, księga! Księga jest źródłem tego wszystkiego! Potworze. Najpierw rzucacie strach i tutaj ona ma rating Fear 2 generalnie. Bo to nie jest... tak, bo to nie jest zwyczajny nieumarły. Ona nawet się rusza szybciej, widzicie. Cholera. Odporność? Więc tak. Odporność albo opanowanie, tak? Nie, tutaj tylko cool. Tutaj tylko cool, ale tak, korupcja też mi od razu rzuci się na corruption teraz. Tak, Fredrik zdał, Hans zdał, Kruger i Uriel nie zdali, jeszcze rzucę za kapłana. Kapłan się zesrał. Kapłan z blaskiem. Odwracać się i będzie spierdalał. Okej, i kolejny corruption. O, i widzę, że Uriel też dołącza do tego klubu. Dobra. Na korupcję teraz. Teraz wszyscy rzucają na korupcję. Ja już rzuciłem, Michale, 80 tutaj widzisz. Mhm. Krytyczny sukces. O, pięknie, dobrze. Nie daje mi nic, prawda? Nie. Nie. Uriel, ty teraz rzucałeś na kula, czy na... Czy teraz rzucałeś na korupcję, czy na co? Te 66 to ja przerzuciłem strach. A, okej, okay. Czyli... dobra. Na korupcję mam 93. Dobrze. Czyli tak, Uriel, przy sobie jeden. Panie, znowu, co tu się dzieje? I Kruger też dopisuje sobie jeden. Dobra. Tak. Rzucę za kapłana. O, no, nie wiem, akurat to wyszło. I teraz tak, ci, którzy spechowali przy strachu, wygląda to następująco. Macie automatycznie broken condition, czyli musicie uciec od źródła swojego strachu, po prostu. Czyli wchodzimy w inicjatywę. Znowu, ona będzie na końcu. Jeszcze się tylko upewnię w jednej kwestii, ale jestem pewien, że ona będzie na końcu. Tak, ona jest na końcu, generalnie. Ci, którym nie wyszło,
Znaczy, tak jak mówię, wy musicie, ci, którym nie wyszło z pechem, musicie uciekać, czyli Uriel. Ty bierzesz nogi za pas. Tak, ty po prostu wybiegasz z pomieszczenia. Teraz... Ludziki radzą. Dokładnie. Frederik, teraz ty. A, Kruger dobrze pisał o fatydze przy rzucie na strach. Ja miałem critical sukces na czwórce, więc on zawsze jest sukcesem, z tego co pamiętam. Jeśli fatyga by ci nie sprowadziła poniżej tego, tak? Nie, wydaje mi się, że z tego co było w poderku to 0,5, nawet jak teoretycznie nie masz szans wyrzucić, bo tak to ja bym nie miał szans wyrzucić, to 0,5 było zawsze sukcesem z tego co kojarzę, ale mogę tego teraz poszukać, jeżeli chcesz. Dobra, poszukaj, uznajmy, że miałeś ten sukces na tę chwilę, ale na przyszłość ciekawości, wydaje mi się, że 0,1 to jest taki sukces bezwzględny, ale tak jak jest w sumie te 96 do 100 to jest zawsze pech, tutaj może być faktycznie tak jak mówisz, Kuba. Ja u siebie nie policzyłem fatygi, rzeczywiście, więc ja mam tylko jeden poziom sukcesu, a drugie, dlaczego Jakub ma tak niski, bo co, ma 18? Od razu dodałem minus 20, a ja mam 28. No. Dlaczego minus 20? No bo ona miała minus 20 do testu, z tego co pamiętam. Nie, musisz mieć dwa poziomy sukcesu. No nie masz... efekt jest ten sam. Nie, to nie jest to samo. Podobny, ale nie dokładnie ten sam. Bo generalnie to jest dość istotne, Kuba, bo w tym momencie nie testujesz na obniżoną swoją siłę woli. Tak, to samo wcześniej mówiłem, masz rację. No. Tak, no, tylko w drugą stronę, tak. Zdałeś bez problemu w tym momencie. No, więc masz chyba nawet w tym momencie dwa wymagane poziomy sukcesu. Dobra. Okej. Czyli tak, Hans, ty masz tylko jeden poziom sukcesu, czyli ty się... Tak, nie odjąłem sobie, więc mam jeden, więc teraz muszę rzucać, jeżeli chcesz się do niej zbliżyć, dobrze? Tak, jeśli chcesz zrobić cokolwiek jakby z nią związanego, musisz rzucać. Jeśli ci nie wyjdzie, jeśli się do niej zbliżysz, albo jeśli ona zbliży do ciebie, bo to też tak działa. Musisz się odsunąć. To więcej, jeśli ona się zbliży do ciebie i tobie nie wyjdzie, ty jesteś broken. Coś, o czym zapomnieliśmy przy walce w kuchni, ale... No ale czwarta edycja ma rzeczywiście to do siebie, że tutaj trzeba pamiętać o strasznie wielu rzeczach. No, więc ja też będę pewnie... Znaczy będziemy zapominać jeszcze przez pewien czas o tym, dopóki się w to nie wdrożymy. Dobra, tak czy siak teraz jest Frederik, któremu wyszło. Także... To ja szarżuję i... Na kogo? Słysząc słowa kapłana, plus będąc bardzo spostrzegawczym tym razem, próbuję przepołowić księgę. Dobrze, ruszasz w kierunku księgi ze wzniesionym ostrzem. W porządku, nie ma sprawy. To wiesz co, rzuć po prostu. Okej, to jest jakiś test w nieruchomą księgę, to jestem taką pierdołą. Generalnie jest zawsze szansa, że nie trafisz, że możesz mieć pecha, tak? Jakby musimy tutaj rzucić. Pamiętaj, że to żona mam ci... Mam niezdane, nie mam pecha, ale mam niezdane. Dobrze, w porządku. Przerosło mnie trafienie w książkę. Nie, pamiętaj, że ona aurę. Tak, ona ma tę aurę też, pamiętaj, Kuba, rzeczywiście, ona ma, wiesz, daje, ma distracting, tak? Ale to chyba jak działam przeciwko niej było. Nie, to działa w zasięgu, to działa w zasięgu. To jest rodzaj aury. To sprawdź, działa, jeśli z nią coś chcesz zrobić. Tak, a distracting działa na, już ci mówię dokładnie, mam tutaj ten zasady nawet pod ręką. Na ilość metr, na metry równe... toughness bonusowi. Toughnessa. A ona ma na tyle duży toughness bonus, że ta zasada działa na ten cały pokój. Jasne. Więc udałeś na... Udało mi się trafić tym rzutem, czy nie? Nie udało ci się. Nie udało ci trafić. Zastanawiam się, czy sobie nie wydać punktu szczęścia. No, się ma te punkty szczęścia. No to zastanów się. I ja sobie spróbuję i go rzucę i wydam. Dobrze. Zawsze można mieć pecha. Tak. Zawsze można mieć pecha, jakby do czegoś trzeba dążyć, tak? Dokładnie. Kolejna próba. Broń biała. Rzuć. Modifier. 0. Ui, a w sumie to mam modifier plus 10, bo to była szarża tak naprawdę. Tak. Więc mam plus 1 poziom sukcesu. Czyli tak, poczekaj. Masz minus 20. Ale nie, bo mam minus 10 za. No właśnie. Fatigę, więc jest na 0. I minus 20 od niej jeszcze, więc no masz minus 30.
30. Masz minus 30. Nie, minus 20 po prostu. Masz minus 20 za distracting, masz minus 10, masz minus 10 za fatygę, czy minus 30. Masz plus 10 za szarże. Tak. Ale jako, że atakujesz książkę, to ci daje też oczywiście bonus kolejny plus 10, bo książka jest nieruchomym celem. Wciąż tutaj nie jest generalnie tak jak w drugiej edycji, czy jak tam powiedzmy przebiegasz, to, tak mi się wydaje, że nie jest, przyznam szczerze, czy jak przebiegasz obok jakiegoś celu, to on nie, automatycznie się nie atakuje. Bardziej naokoło, tak? Ale poczekaj, ale chcę powiedzieć, że ten pokój jest na tyle mały, że i tak musisz się zbliżyć tego potwora, który wymachuje wszędzie łapami. Więc tak jakbyś miał tylko minus 10. A rzuciłeś 31, czyli nie rzuciłeś o 2. Szukam, czy nie mam jakichś ułatwień. Możesz wydać szczęście, żeby mieć teraz. Ale on już. Nie, on już wydał na przerzut, nie może wydać drugi raz. Ale przepraszam, a czy książka przypadkiem nie ma stanu powalony? Bo książka leży. Nie ma stanu powalony. Odsunęła się. Czy mógłbyś wydać punkt bohatera, żeby pozbyć się... No nie, nie będę wydawał punktu bohatera na tak książki, no. Dobra. Jednym słowem, Frederick, podskoczyłeś do stołu i odrąbałeś kawałek stołu mieczem. Naruszyłeś pentagram. Wymalowany jesteś pewien właśnie ludzką krwią, a ci, którym wyszedł ten rzut na percepcję, to tak, to generalnie zdajcie sobie sprawę, że ten pentagram jest wymalowany krwią. Niestety nie uszkodziłeś książki. Frederick czuje się zwycięzcą moralnym. Tak. Hans Reiklander, teraz ty. Ku swojemu zaskoczeniu zobaczyłeś, że elf uciekł przez drzwi, piszcząc. Czujesz jednocześnie zapach odchodów bijący od kapłana Mora i słyszysz takie... Coś w tym stylu. Twój towarzysz Frederick dzielnie zatrwał książkę i dzielnie trafił. Jest typem człowieka... No, nie trafił książkę. Tak, no nie trafił książkę, właśnie o tym mówię. Ten potwór generalnie patrzy się na każdego z was pomiędzy swoich czarnych, długich włosów. I wydaje nieprzyjemne odgłosy. Co robisz? Czy tak, ja będę... Hans będzie atakował żonę, mm-hmm. barona. Przy okazji krzycząc Friedrichowi, że to dobrze robisz. Coś się udawało, Andrzej? Dobrze robisz? Dobrze robisz, zniszcz ją. Dobrze, super. Jasne, ze wzniesionym... Tak, kul. Musisz dać kul, żeby do niej podejść. Tak, i kul zdaje na minus 10, bo jej nie działa, jej aura. Tak, na zesz po prostu, na minus 10, bo jesteś sfatygowany. Ci nie wyszło. Czy nie wyszło sporo. Teraz jest ważne pytanie. Mhm. Bo ja miałem 7 poziom sukcesu. Czy ja teraz wychodzę na 0 poziom sukcesu i od następnej tury muszę zdawać na nowo na full? Czy... Poczekaj, czekaj chwilę. Żebyśmy się nie pogubili z tym wszystkim. Już ci mówię. Moment. A, to są znaki. Tu są zasady, już jestem. Ty nie zdałeś teraz tego testu, więc to oznacza, że nie jesteś w stanie się do niej zbliżyć. Po prostu. Aczkolwiek już opanowałeś się, jeśli chodzi o strach, więc kolejny raz się nie musisz opanowywać. W sensie, to było inaczej. Co ja mówię? Jeśli będziesz chciał się znowu zbliżyć do niej, to będziesz musiał jakby rzucać. O, jest fear. Już jestem. Nie, Michał, inne pytanie w sumie. Mhm. Bo może ja źle liczę to poziom sukcesu, to jest tak. Po prostu zdany test na zero, to jest jeden poziom sukcesu, tak? Czy każdy o 10 więcej zdany? Jeśli zdasz test po prostu, znaczy każde plus 10 to jest jakby jeden poziom sukcesu, to jest jedna przewaga, tak? A jeśli zdasz test, to po prostu zdałeś test. Jeśli w walce zdałeś... Nie mam poziomu sukcesu. Nie masz poziomu sukcesu, ale... Okay. No, więc i generalnie to wygląda tak, że... jeśli chcesz się do niej zbliżyć, musisz zdać ten challenging cool test,
Jeśli ci nie wyszło, to po prostu nie możesz się do niej zbliżyć, możesz zrobić coś innego. Przyjmuję postawę obronną obok Friedricha, żeby bronić go przed ewentualnymi atakami jej lub oszalałego barona, który stwierdzi, że Friedrich przyje. Dobrze, nie ma sprawy. Tak robisz? Teraz mamy kapu... No. Tak? Jeszcze jedno moje pytanie. Czy księga jest traktowana jako bezbronny cel? Nie, no nie, nie jest. Nie jest. Nie? Po prostu okay. Nie, no... Dałem Kubie jakby plusy tutaj, ten plus 10 za zaatakowanie jakby nieożywionego przedmiotu, który się nie rusza, ale jednocześnie wziąłem pod uwagę właśnie fakt, że wielki potwór stoi w tym pomieszczeniu, macha łapami. Na trafienie bezbronnego celu, czyli który jest śpiący, nieprzytomny, w jakiś sposób inny, nie, bezbronny, to jest automatyczny sukces. Wiem, ale tutaj, znaczy, inaczej, teraz jak już Frederick podszedł i teraz będzie atakował w kolejnych turach tę księgę, to przypuszczalnie trafi z automatu, tak? Tylko po prostu jakby to podejście samo... Dziękuję! Znaczy wciąż, jak rzucisz stówę, coś ci się może stać. No, wiadomo. Ale jeśli rzucisz wszystko poniżej stówy, to uznajemy, że to trafiłeś, tak? Samo podejście po prostu było takie, że chciałem, żeby rzucił na ten i tak zwiększony weapon skill, żeby zobaczyć na przykład, czy się nie potknął dywan, czy nie wiem, nie sam się nie walnął mieczem w głowę, coś w tym stylu, wiadomo, tak? Kapłan z wrzaskiem wybiega na zewnątrz. Teraz jesteś ty, Kruger. Dobra. Czy ty się opanowałeś? Nie. Okej, okay. To co robisz? Mam w ręce te latarnie. No. Zamieniam, przekładam latarnię do drugiej ręki, tej sprawniejszej, i wrzucam w książkę. Okej. Okay. Dzięki, Czarek. Dobrze. Jest szansa na trafienie pewnie w Friedricha. Wiesz, co się staje, jak się rozpryska latarnia pełna oleju? No, no, nie kurde, myślisz czasem chociaż trochę. Po pierwsze, ona nie jest pełna oleju. Michał podkreślał, że latarni było już mało oleju, bo nie było. Bo dobrze, już... to jest tylko mały granat, który sięgnie tylko mnie, a nie i mnie i demona. Dzięki! Po tym, przepraszam bardzo, ale jestem też wystraszony. Nie myślę logicznie, tak? Czarek, powiem w ten sposób. Jeśli ci wyjdzie, to jeśli ci wyjdzie dobrze, to trafisz księgę stół nikogo innego. Jeśli spechujesz, to Frederick będzie ci bardzo wdzięczny. No, tak. Tak tylko mówię. Wiem, ale to jest... To jest poświęcenie, na które jesteś gotów, wiem. Tak. To jest plus 40 do trafienia. Dobrze, rzucaj. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Czyli plus 40 minus 30, to mam plus 10. Ale chciałbym wydać punkt bohatera, żeby nie mieć teraz tych wszystkich stanów. Dobrze, wydajesz jeden punkt bohatera. Odkrywasz sobie bohatera, herosa z mitów i rzucasz... Ale to jak nie jest pech? Miał tylko to, jak z pechem to miał mnie trafić, więc na razie i tak po prostu Kruger. Nie trafił. Kruger! Dajesz? Kruger... Nie, czekajcie, dobra, bo to Hansa jest rzut, a nie Krugera, to ja źle spojrzałem. Nie, to Kruger rzuca teraz. Tak. Kruger, rzucaj! Jesteś... Bo wysłałem... Udało ci. Dobrze. Frederick i Hans, pomiędzy wami przeleciała latarnia. Uderzyła w księgę. Olej rozprysnął się po całym stole, po pentagramie, po świecach i po księdze. Generalnie błysnęło, strzeliło, płomienie wywaliły pod sufit w kolumnie ognia. Wy odskoczyliście instynktownie. Baron zrobił... Nie, jego żona zrobiła... A krzyczem... Płomienie wywaliły pod sufit i rozlały się po suficie. Generalnie sufit zaczyna się palić. Aczkolwiek... bo rozumiem, te płomienie, które wystrzyły w górę, są takim połączeniem normalnego ognia i zielonych, nieprzyjemnie wyglądających po prostu... płomieni. Tak. Jeszcze raz, co? Krzyczę, że chyba wiem i zaczynam się wycofywać, jeśli już jest... Zauważyliście z pewnym niepokojem jedną rzecz, że żona wciąż stoi. To chyba jest oczywiste.
Dobrze, i teraz jest turażony, aczkolwiek słyszycie też jak śmiecie od barona, który sięga po broń. Żona natomiast, ilu was jest w pomieszczeniu? Trzech. Trzech. Baron. Ona barona w tej chwili, a nie, dobra, barona też może, przepraszam. Czyli jest was w sumie czterech, na barona czwórce. Nie, z baronem jest pięć. A, z baronem jest pięć. Nie, bo uciekł też, nie, Klecha też uciekł. A, no to sorry, to czterech, tak. No, on się zastrzał i też uciekł. Tak. Kruger, żona rusza w twoim kierunku. Idź precz! Rzuć plus 20, rzuć kul, normalny. Nie. Jesteś broken. Ale w swojej turze dopiero będziesz uciekał. Generalnie cofasz się przerażony przed potworem, który wymachując długimi łapami rzuca się na ciebie. No i teraz tak, jak jesteś broken, to czy masz jakieś minusy w walce? Wydaje mi się, że masz jakieś minusy w walce. Pamiętam mniej więcej z... Do wszystkich testów, które nie są ucieczką. Jakie masz minusy w tym momencie? Minus 40. Minus 40 do wszystkich testów, świetnie. 20 za jej aurę, 10 za fatygę i 10 za broken. No dobrze, to co? No to ona w tym momencie wyprowadza w ciebie potężny atak swoimi długimi łapami zakończonymi równie długimi czarnymi szponami. Rzuć. Ja próbuję unikać. Nie wiem, czy możesz w ogóle unikać, jak jesteś broken. Ale chyba mogę, bo tego chyba nie uwzględniali. Dobra, to wciąż jesteś... Mam dwa punkty więcej do zdania. Tak. Masz minus 40. Wow. To dużo. Dużo ci nie wyszło. Okej. Okay. Romanie zdaje na minus 4 według obliczeń. Czyli na 0,1 tak naprawdę po prostu. No. Na 0,5. Na 0,5, tak, przepraszam, na 0,5. Sekunda. O, jestem. Dobrze, broken. Poczekaj. Panic od was, once move action must be used to run away. Tak, będziesz musiał się wycofać. Masz minus 10 do wszystkich testów, które nie obejmują uciekania, ukrywania się. A nie możesz testować na rallying, jeśli jesteś zengage'owany z przeciwnikiem. Michale, ważna rzecz. Ona bije pięściami, więc ma minus 10 do trafienia mnie. Nie ma w tym przypadku. Jej łapy są na tyle długie i pazury są na tyle długie, że ona ma nawet dłuższy zasięg niż ty. Okej. Okay. To nie jest normalny zombie, to jest po prostu, to jest, wiesz, zombie na sterydach, tak? No. Po prostu pytanie, czy jej broń jest takowana jak kontaktowa w statystykach według zasad, czy nie? Jest, znaczy, jakbyś miał włócznie, to miałaby minusy. Okay. Ale, albo jakbyś miał topór wręcz, tak jak kapłan, ale jako, że masz miecz, to niestety w tym momencie ona bije... Sztylet, to w ogóle. To niestety nie masz w tym momencie ten... Wiesz co, ja według tego, co czytam w Broken, to masz tylko minus 10 do wszystkich testów. No, powiedziałem przed chwilą. A, okej, okay. Bo minus 40 to masz jeszcze za poprzednie rzeczy, okej, okay, dobra. Minus 10 za fatygę i minus 20 za jej aurę. Tak. Czyli tak, ona w ogóle trafiła na swój bazowy weapon skill. Różnica mi... Nie różnica. Ile ona ma punktów sukcesu? Już ci mówię. Mała na 0, no to ma 0 plus siła plus to, co tam jej wpisali. Tak, czyli w sumie 9. Ile? 9. Ile? No, za 9 się pojechała. Wow. To jest trochę mocniejszy zombie. Zombie bazowy bije... Zombie bazowy bije z 7. Okay, no dobra, zgadzam się. Więc jak ci to przechodzi? Przechodzi mi 6. Dobrze, i teraz poczekaj, bo to jest ważne, ona ma dwie cechy, takie jakie mają zombiaki, ale one was nigdy nie trafiły. I teraz tak, rzuć plus 40, to jest endurance. Mhm.
karta generalnie bardzo mi się podoba, ale zabiłbym tego, kto ją tworzył, bo nie zrobił tego wszystkiego alfabetycznie. Ale 40 minus 20 aura, czy po prostu no, plus 40, ale też ze wszystkimi minusami w tym momencie. Czarku, to jest alfabetycznie, tylko po angielsku. A wiecie, tłumaczenie nie mogłoby zostać. Ale pytanie, czy jeśli chodzi o... Jeśli to ma być od choroby jakieś, to pytanie, czy w tym momencie to by miało sens. Racja. Fatygę jeszcze bym zrozumiał. Fatygę jeszcze bym zrozumiał, ale... To tylko od fatygi w tym momencie. Okej. Okay. Czyli ci wyszło. Super. I teraz... jest jeden... dopisz sobie, że masz następujący minus. Mianowicie tak, ona cię cięła z szyję po klatce piersiowej. Mhm. Rozorała ci tors. Ale po chwili czujesz, jak w twoich ranach zaczyna się gnieździć to robactwo. Nie wiesz, skąd ono się tam wzięło. Natomiast zaczyna drążyć twoje rany i poza starszym bólem czujesz jednocześnie jak tuziny małych, obrzydliwych stworzeń po prostu cię gryzą, co oznacza, że póki co masz minus 10 do walki wręcz. Tylko okay. Do walki wręcz. Więc dopisz sobie to jakoś, a ona z kolei ma sobie, zaznaczę, ona dostała punkt przewagi w tym momencie. Bo cię trafiła. Na ilu jesteś w HP-kach? Ups. Na połowie. Na połowie, dobra. Wy usłyszeliście krzyk bólu, jak żona barona podskoczyła do Krugera i po prostu rąbnęła go z całej siły pazurami. No. Kto nowa jest... Runda. Tak, nowa runda. Pod koniec rundy możecie się opanowywać. Uriel. To rzucamy od razu wszyscy, tak? Uriel, dobra, Uriel zdał, ja rzucę za kapłana. Zdał. Tak, i teraz... Sorry, ja nie zdałem, bo już mam minus 10 fatygi. Zdałeś, bo jesteś też poza zasięgiem przeciwnika. Okay. Ja nie zdałem. Okay. Tak, a Kruger, ty w ogóle nie możesz zdać, bo jesteś z nią zengage'owany cały czas. Możesz się opanować dopiero, jak odejdziesz od walki. Okej, okay, dobra. No to tym bardziej nie zdałem. Zaczyna się nowa runda, ale teraz do, tak powiem, do inicjatywy dochodzi Baron, który dobył miecza i z okrzykiem SZUBLAWCY! Rusza na was, wymachując bronią. To jeszcze funkcjonuje, jak ma wyżarty kawał skóry? Tak, generalnie tak. No tak jak funkcjonuje, wiesz, Kurt, który też ma generalnie pierś w strzępach, tak? Baron ma 36 zręczności, więc na którym jest... Na inicjatywie, a nie na zręczności. Znaczy tak, zaczyna... Inaczej, on będzie... Ile? Tyle samo, ile Hans? Tak, Hans ma 36. To będzie po tobie, Hans, w tym momencie. Dobrze. Dobra. Uriel, co robisz? Słyszysz, szubrawcy, zostawcie moją kochaną żonę! Nikt jej nie lubił nawet. No to powolnym krokiem. Znaczy, o, mogę zaszarżować? Tak, możesz. Możesz biec przez drzwi. Żona jest pewnie trochę bliżej, bo ona podchodziła tak. Do Krugera. Tak. No to powiedzmy na tą żonę spróbuję. Dobrze. Słyszysz, jak przebiegasz obok kapłana, słyszysz... Baron i żona. Punkty ogniskowania. Trzeba ich zniszczyć. On jakby trochę gadał do siebie, ale rozumiesz mniej więcej, o co mu chodzi. Nie wiem, o czym on gada, ale niech mu będzie, cokolwiek to znaczy. Dobra, ruszasz na żonę. Zobaczyłeś, jak potwór wznosi po raz kolejny pazur do zadania ciosu Krugerowi, który cofa się, chwytając krwawiącą pierś. Ale Uriel, przebiegasz obok, przebiegasz przez drzwi do płonącego pokoju i starasz się przeszyć potwora. Rzucaj. I teraz już nie musi zdawać strachu, skoro... Nie, już się opanował. Okay. Masz plus 20 za uwagę. Minus 10 za fatygę i plus 10 za szarże, czyli ogólnie na plus 2... na 0. Tak. O ile dobrze liczę, bo mam minus 30 łącznie, bo mam fatygę i
zombie. Mhm, tak. Plus 20 przewaga i plus 10 szarża. Tak. Tak. Czy przewaga, czy naleźli się liczyk, jeżeli druga osoba jest broken? Nie jest napisane przy broken, że się nie liczy. Nadal ja się bronię formalnie, tak? Więc... No. Aczkolwiek, pięknie, krytyczny sukces, no to ja rzucę u niej, ale to znaczy myślę, że... O! Okej, okay. I teraz jest ważne, bo teraz ona jest na tyle istotnym NPC-em, że wejdzie jej ta tabelka, poczekajcie tylko chwilkę. Ma dwa krytyki, obrywa. Co mówisz? Obrywa dwa krytyki, jeden za krytyczny sukces i jeden za krytyczną porażkę. Tak, i tylko sekundkę. Czy Paweł może już się ściągnąć jednym ciosem? Tak, załączył się typowy Paweł troszeczkę. Ale, Michale, no i po prostu nie będzie, chyba no. Chyba nie da się, ale nie wiem, prawdę mówiąc, nie znam krytyków. I jeśli masz pech na porażkę, to obrywasz krytyczną ranę, a jeśli ty masz krytyczny sukces na trafienie, to zadajesz krytyczną ranę. Oprócz jeszcze normalnych obrażeń, które zadajesz. Czyli zadajesz dwie krytyczne rany i... normalne obrażenia. I teraz tak, już momencik. Jakby ktoś mi życzył się sprawić na wszelki wypadek, czy jak jedna osoba się boi, to czy dostaje się te plus 20. I tak teraz dostajesz to, Pawle, żeby nie było. Ale tak z ciekawości na przyszłość. I teraz tak, rzucę jej kasto na peszek. Dobra, wygląda to następująco. Zobaczyłeś, Uriel, jak ona opuszcza łapę, żeby dobić Krugera. W ostatniej chwili machnąłeś mieczem. Niestety cios nie był na tyle dobry, żeby ją pozbawić ręki, ale na tyle mocny, że twoje ostrze wbiło się do połowy nadgarstka. Żona Balan zrobiła... I w tym momencie ona w tej turze po prostu nie będzie atakować. W ogóle w tej turze nie będzie nic robić. Bo stara się za wszelką cenę wydwać rękę z twojego ostrza. I dostała dwa krytyki. Szczerze mówiąc, nie ma nic informacji o tym, czy taki człowiek się liczy, czy się nie. Tak, wydaje mi się, że jest, że cały czas jest plus 20. Masz napisane atakowanie celu z przewagą, więc jedyne co działa na naszą niekorzyść, to mógłbyś powiedzieć, że Czarek już jej nie atakuje. No jakby formalnie jest cały czas w walce, więc jak najbardziej to plus 20, to plus 20 działa. I teraz tak, wchodzą jej dwa krytyki. Zobaczmy, jakie te krytyki będą. Tak, oba w korpus. Już zapomniałem w ogóle, jak te krytyki działają tak naprawdę tutaj. O, jest, są krytyko tables. Jak my to robiliśmy, Czarku, wtedy? Pędasz z krytykami? W jakim sensie? Że to się po prostu zaznacza... Patrzyliśmy na tabelce, jaki jest krytyk na zasadzie... różnicy chyba w... między to... Podasz mi stronę? Znaczy, no, krytyki są na stronie... 174, tylko po prostu... Bo my nie rzucaliśmy na krytyki, nie? Pamiętasz, jak graliśmy? Był normalny rzut na tabelę ran krytycznych, ale bez żadnych bonusów, bo tam plus 10 było, jeśli oberwałeś za ileś tam poniżej 0 HP. Ileś było, jeśli jeszcze niżej niż tam 4 na przykład chyba. Dobra, rzucam tak czy jak. Pierwszy krytyk, uwaga. Trzy. Okej. Co to daje? To jest pewne, że to jest ciało. Generalnie. Pewne, że te krytyki idą w jej ciało i ona nie może mieć stana. Jest nieumarła. Okej. Więc w tym momencie poza tym, że dostała dodatkowe obrażenia z tego krytyka, które są przypuszczalnie na poziomie 1. Tak. Dobrze, czyli tak. Paweł, ile ty zadajesz jej obrażeń w sumie? 13. 13 w sumie, wow. 13, czyli 14 i teraz wchodzi drugi krytyk. A to już bardzo ładny. Okej, okay, znowu. 13, o mój Boże, 18. No. No, to jest...
oślepienia, tak? Nie. 3 poziomy oślepienia, 3 krwawienia. Darek, ty nie patrzysz na głowę przypadkiem, ona ma wbody. No. Tak. Ona ma body, ty cały czas patrzysz na głowę. Tak, złamania na ziemię w stanie utraty przytomności, nie odsknie się dopóki. Nie może stać przytomność, czyli w tym przypadku w krytyki a wchodzą to tylko... uraz złamanie, więc ma złamanie, złamać coś u jej szyi chyba można. Tak, generalnie no, po prostu złamałeś się ileś kości w środku, jako że jest nieumarła, no to dam jej po prostu minusy do walki wręcz. W tym momencie uszkodziłeś jej kości przyobojcze. Generalnie wyglądało to następująco. Uriel, wbiłeś jej to ostrze w ramię, ona stała się to wyrwać. Ty przewidziałeś, że będziesz chciała to wyrwać i sam wyciągnąłeś miecz ułamek wcześniej, wybiłeś ją z rytmu i poprawiłeś, rozrąbując jej obojczyk. Usłyszeliście paskudne trzaśnięcie. Jedno z ramion baronowej po prostu zwisa zupełnie bezwładnie. Poprzedni test był na 80, bo to też Czarek chyba źle przeczytał. 80 powoduje, wymaga testu odporności albo zostanie powalony i jest utrata przytomności. No utraty nie ma, ale zakładam, że powalić ją też się da. Tak, i w tym momencie ona po prostu upadła na ziemię, leży na ziemi. Ma poniżenia, uraz, złamanie kolejne. Dobra, no to mówię, to okej, okay, ma powiedzmy tam, połamaj się jeszcze parę żeber, tak? 13, 14, 19... Przewagę dostaję oczywiście. Dostajesz przewagę. Ona z kolei, ten szmaragdowy blask bijący z pomiędzy jej włosów prawie zgasł. Usłyszeliście okrzyk barona... Matylda, nie! ale teraz mamy Fredericha. No to co? Książka jest już uszkodzona, tak? Cały stół się pali. Generalnie książki już nie ma. Tam, gdzie ze stołu do pod sufit bije słup ognia, który rozlewa się po całym pokoju i zaczyna już obejmować regały z książkami. Tutaj generalnie każdy z was sobie zdaje sprawę, że to jest kwestia minut, zanim cały ten budynek zamieni się w śmiertelną, płonącą pułapkę. Ale zakładam, że tury to są sekundy, a nie minuty, tak, więc próbuję zaszarżować tak. Jeszcze na nią. Na nią nie możesz zaszarżować, jesteś, znaczy inaczej, no, znaczy dobra, no możesz zaatakować. To jakby szarży niestety nie zdobisz, więc po prostu masz bonus plus 40 ze swoich towarzyszy. Ona jeszcze leży, więc masz kolejne plusy. Nawet szczerze mówiąc nie wiem, jakie są plusy zaatakowania drżącego, ale już patrzę, poczekaj. Enormous... minus 30. Ze stanu. Powalenie kolejne plus 20, czyli mam plus 60, tak. Minus tak, 30. Minus 30. Nie masz. Czyli plus 30. No to rolujemy. Rzucaj. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Ja to się. Tylko stuwa coś ci negatywnego zrobi w tym momencie. O, ho, 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 panie. Ja rzucę za nią. Nie ma. Okej. Okay. Dobra, ile zadałeś? 13 obrażeń, tak? Tak, tak jest w główkę. Frederick podskoczył jednym ciosem miecza, odrąbał baronowej głowę. Słyszysz? Czy ja w tym momencie tracę broken też? Tracisz broken, ale dostajesz kolejną fatygę, bo źródło twojego strachu zostało zniszczone. Słyszycie histeryczny okrzyk kapłana. Baron, zabijcie barona! On jest ostatnim elementem! No. Dobrze, ja mam pytanie odnośnie przewag, bo to jest tak, jakoś szukam, gdzie były te przewagi. Wydaje mi się, że za zniszczenie wroga, który jest istotny, dostajesz więcej niż, w sensie jedną przewagę za sam fakt, że się wygrało, a drugą przewagę za... szukam, gdzie to było. Dobra, dopisz sobie tę przewagę po prostu, w razie czego potem... Zwycięstwo, za każdym razem, gdy postać pokona ważnego BN, odzyskuje plus 1 do przewagi. No to właśnie dostajesz plus 1 do przewagi, super. Dobrze, czyli plus 2 efektywnie. Tak, plus 2. Grałem też na przeciwstawny. Hans Reiklander, teraz jesteś ty. No i to na mnie spada ten... przykry obowiązek. Przykry obowiązek, żeby odesłać popięcie mora szalonego. Podchodzę, bo on jest pewnie blisko, więc podchodzę do niego i wypowiadam cięcie, żeby go pozbawić głowy. Szubrawca, oczywiście. Rzucaj. E,
Nie mam. Mam tylko z fatygi minus. Tak, masz tylko z fatygi. Mhm. Aura zeszła jej. Tak, aura, ona. Ja już nie działa w ogóle. Bardzo ładny rzut. Rzucę za barona. On nie jest jakiś. No, wyszło ci. Dobra, czyli. Ciąłem go w prawą nogę za 9. Za 9, ale jeszcze różnica w przewadze, tak? Dobrze? Nie. Tylko poziom sukcesu. Czyli po prostu, dobrze. 7 plus 2, tak. To, jak widzisz na rolu, ja zadaję 7 obrażeń i SL mam. Jasne, i 2. Dobrze, czyli w sumie 9. Starałeś się wcelować w głowę, baron zbił twój pierwszy cios szpadą, ale błyskawicznie poprawiłeś i rozrąbałeś mu udo. Baron wyje z bólu, przeklinając się w Reichspielu w wyjątkowo paskudny sposób, nie będę teraz tego przytaczał. No i co? No i w tym momencie próbuje się zemścić. Wznosi swój miecz do swojego szpady do ciosu i z okrzykiem: zabiliście małą żonę, skurwysyny! Atakuje. No ale jak wzniósł miecz do ciosu, przebiłeś go na wylot. Nie rzucaj już, naprawdę. Obaj mogą mieć pech. Mi niewiele zabrakło. Wtedy się patrzy, kto ma gorszego pecha. Bo niestety Baron popełnił ten błąd, że w żaden sposób nie próbował się zasłonić przed ewentualnym kontratakiem, więc najzwyczajniej się przeszyłeś go na wylot przez tors. Baron z jękiem Matyldę runął na ziemię. Odejdź w spokoju. I tak kończy się smutna i przerażająca historia barona von Richtera i jego żony. Płomienie doszły do lampy, która stała na jednej z półek. Baron był też skończonym idiotą, skoro postawił lampę oliwną na półce z książkami. I generalnie lampa pękła, rozlewając płonący olej po przypuszczalnie bezcennych tomach, po drewnianych półkach i po luksusowym dywanie, którym wyłożony jest ten pokój. Konrad krzyczy: uciekajmy stąd, wszystko się pali! Ruszam biegiem. Uciekajmy. Zakładam, że pali się już na tyle skutecznie, że nie ma żadnych szans na lutę. Nie. Tutaj, to już... Tak? Proszę, ale ja jestem pytanie. Bo pali się póki co tylko piętro. Pokój. I ten pokój. Tak. Jakby zbiec do kuchni. Czy no. Z kuchni jeszcze dałby jakieś jedzenie z kuchni zgarnąć? Tak. Jak to zrobisz bardzo szybko, to tak. A ja bym chciał powiedzieć wprost. Znaczy się, jak byliśmy po jednej stronie w tej czytelni o bibliotece, powiedz w drugą. Nie, to dlatego, w zamkniętym pomieszczeniu. Nie, dobrze. Będę wybiegał na zewnątrz przez główne drzwi. Dobrze. Czyli Uriel, ty wbiegasz tam na wprost do... Tutaj, jak rozumiem, tak? Tak, i cały czas prosto do tego drzwi po lewej. Znaczy obecnie na wprost. Dobrze. Ja zrozumiałem, że chcesz iść do jego sypialni. Bo zobaczyć, co tam jest. Tutaj już nie wbiegniesz. Tu są płomienie. Więc możesz wybiec na zewnątrz tu. Z czego są płomienie? Płomienie są z lampy, którą rzucił Kruger, z lampy, która eksplodowała na stole i z tego słupa... No tak, ale my byliśmy... Wy byliście tu. Wywalczyliście z nim tutaj. A ja ci to nawet namaluję, żeby było łatwiej. Tutaj tak naprawdę wszędzie wszystko się już pali. Okej, no to ja biegnę w drugą stronę. To właśnie... Biegnie... Czyli tu biegniesz. Tak. Dobrze, tak, okej, okay. No to o to mi chodziło. Chcę zobaczyć, co jest. Dobra, nie ma sprawy. Rozumiem, że reszta z was zbiega, domyślam się, na dół i po prostu przez główne drzwi. Ja jeszcze, jeżeli po drodze będę mijał, bo mówiłeś na przykład, że na jakimś stole stał srebrny świecznik... To czy... tam na tym, na piętrze niżej. Więc tak, możesz biec do jadalni, chwycić ten... Ale też nie wiem, taki szybki test percepcji, czy nie zobaczę jakichś innych takich rzeczy po drodze. Na zasadzie, nie wiem, z jakimś minusem czy coś, jak mi chcesz dać. To rzuć, tylko lepiej, żebyś nie spechował. Zobaczmy. Więc jedyne co, to mogłeś chwycić ten świecznik i wybiec. I jak
wybiegałeś z tym świecznikiem, to generalnie ten ogień, który się błyskawicznie rozprzestrzenia, już zaczyna powoli właśnie obejmować też dolne piętro. Oczywiście na tym etapie, Uriel, ty już będziesz na dole, bo jak wbiegłeś tam przez te drzwi na wprost, to zobaczyłeś, że tutaj znajdowały się kwatery sług, po prostu tutaj mieszkały sługi, z których... Tak, i które generalnie były, znaczy no, to są już ożywione trupy. Więc jak tylko otworzyłeś, zobaczyłeś, co tam jest, to takie, nie? Zamykam Dzida za resztą. Tak, i zbiegasz na dół. Michale? Tak? Ja mimo tego, że takie rzeczy są trochę warte, spróbowałbym złapać ten rapier czy szpadę, którą walczył Baron i z nią już uciec. Rzuć minus 30 test. I z pechem. Jak z pechem, to zaczniesz się palić. Aż minus 30? Tak. Nie. No okej. Okay. Bo tak jak mówię, to nie jest normalny ogień. Ten ogień się rozprzestrzenia błyskawicznie. Sam Baron w ogóle, jak wybiegacie, sam Baron już się zaczyna jarać. Znaczy już jest taki konkretnie zjarany. Więc tak, więc wy wybiegacie po prostu na zewnątrz. Po tym, jak jeszcze Frederick chwycił ten świecznik. Jak tylko wybiegacie na zewnątrz, dom zaczął się walić. Od pożaru, nienaturalnego pożaru, dach, ściany, wszystko zaczęło po prostu się rozpadać. Uciekacie przez... Tak? Wozownia? Jakaś wozownia na przykład? Albo stajnia? Stajnie są problem w tym, że jak wybiegliście na zewnątrz tutaj, zobaczyliście też, że jest sporo nieumarłych, którzy na szczęście jak tylko ich dostrzegliście, oni dostrzegli was i zaczęli ruszać w waszym kierunku. Dosłownie zrobili dwa kroki, światło zgasło w ich oczach i rozsypali się w pył. Nawet nie tyle upadli, okay. Co po prostu zamienili się w pył. A ci świeżi też? Tak, też. Nie macie... Leczy... Już mówię, patrzysz w kierunku stani, chcesz coś zrobić, kiedy za wami ten rozpadający się budynek eksplodował, tak jakby po prostu wybuch pod nim magazyn prochu. Eksplodował zielonymi płomieniami, eksplozja cisnęła wami do przodu, rzuciła o ziemię, paru z was być może uderzyło o ścianę otaczającą posiadłość, straciliście na jakiś czas przytomność, budzicie się, kiedy jest już poranek. Okej. Czy po tych ciałach, które zmieniły się w proch, został jakiś ekwipunek typu, jak mieli w dłoniach, nie wiem, siekierę? Tak. Jakieś tam takie rzeczy i ich ubrania w większości zostały całe. Słońce oświetla wasze twarze, kiedy uzyskujecie przytomność. Gdzie jeszcze pali? Za wami są już tylko zgliszcza. Dogasające zgliszcza. Z pewnym niepokojem dostrzegacie, że te właśnie węgielki, że tak powiem, mienią się zielonym światłem, zamiast po prostu pomarańczowo-czerwonym. Ale z posiadłości Barona von Richtera, jak i z samego Barona i jego żony, nie zostało już absolutnie nic. Myślę, przyjaciele, że możemy uznać za sukces. Kapłan w obsanych szatach, dziękuję wam z całego serca za pomoc. Oferuję każdemu z was... sekundkę, czy każdemu z was? To jest dobre pytanie. Oferuję każdemu z was 10 złotych kolon ze świątynnej skrzyni. Daję każdemu z was symbol Mora, czyli w tym przypadku prosty drewniany wisiorek przedstawiający kruka. Kurcie, ktoś Krugerze, opatruje twoje rany. Ile oberwałeś? Byłeś na połowie, tak? To ile masz maksimum HP? 12. To jesteś na 10 teraz. Hans, dziękuję kapłanowi za zadatek, który otrzymał. Pytając się, sam nie będzie potrzebował. Teraz lekką ręką rozdał te 40 koron. Czy sobie poradzi w sumie? Pieniądze nie mają znaczenia, mój zmęczonym głosem Konrad. W tym przypadku wyświadczyliście ogromną przysługę świątyni Mora i całemu Imperium.
Godne podziękowanie za zniszczenie tego potwora. To w tym czasie, jak oni gadają, opatrują się, to ja idę sobie pochodzić po wiosce. Mhm. Żywność by mnie interesowała. O nie. Powiedzmy, może jakaś broń by była. Dobrze. Żywe osoby, może ktoś przeżył przede wszystkim. Iluś mieszkańców przeżyło, aczkolwiek bardzo niewielu. Ja pójdę z Urielem, jak zobaczę, że on idzie. Tak. Pomogę ci, może się coś znajdzie. Ja Poczekajcie, po kolei. Andrzej, co mówiłeś? Po skończonej rozmowie z kapłanem, generalnie też się udam i ja kieruję się w stronę karczmy i ją zamierzam przejrzeć tylko pod kątem jedzenia. Dobrze. Z suchego prowiantu, taki, który mogę zabrać ze sobą, no bo żadnej zupy, nic. Dobrze. W porządku, to dla ułatwienia... Urielowi i tam Friedrichowi. Dobrze. Czy rozumiem, że szukacie jakichś tam w miarę cennych rzeczy i jednocześnie jedzenia? Szakowych typu, bukłak może jakiś kot też. Chłopiec, który stracił właściciela. Dobra, to dla ułatwienia dopiszcie sobie taki zestaw startowy z drugiej edycji WFDP, czyli sztućce, bukłak, koc, ubrania dodatkowe i tak dalej. I każdy z was w sumie ma rację na tydzień jeszcze. Super. Jeśli chodzi o pieniądze, to pomiędzy siebie możecie rozdać. Ja nie szukałem konkretnie pieniędzy, więc mogłem ich nie znaleźć. Dobrze, nie, ale tak ogólnie. Między siebie możecie w sumie rozdać 10 złotych koron, bo tyle wam się udało zszabrować ze wszystkich w mieście. Ale jak to zdacie między siebie, to już jest jakby w tym momencie wasz biznes, nie? Po 2,5? Mhm. Andrzej nie chciał. Po 2,5? Albo lepszy pomysł. Skoro planujemy założyć tą kompanię najemniczą, niech to będzie początek. Na nasz sztandar. Dobrze mówisz. Nawet bardzo dobrze powiedziałbym, więc jak najbardziej zapiszę sobie jako wspólne, okej? Okay? Słusznie. Nie chcę nosić. Taki wspólny, to jak właśnie prowadzę tym gościom zestawów, to oni mieli generalnie przez pewien czas taką coś nazywali War Chest, czyli generalnie taki właśnie wspólny fundusz, gdzie każdy jak zdobył kasę, to trochę odkładał tam i to było na takie wspólne wydatki, albo jakieś tam, prawda, leczenie, albo jedzenie i tak dalej. Tam to stracili w pewnym momencie, jak ten TPK w nim wszedł, ale generalnie sam pomysł był fajny i działał przez ze 2-3 lata przynajmniej. Do 1000 tonów. Jak wchodzi 1000 tonów, to wszystko przestaje działać. To War Chest wychodzi, nie wraca. Tak, dobra, więc coś takiego sobie stworzyliście. Skończyliśmy nam przygodę, chłopaki. Zanim mamy jeszcze chwilę czasu, więc możemy zacząć już kolejną, bo przygotowałem. Ale to proponuję chwilę przerwy na, nie wiem, na napić się czegoś albo coś w tym stylu. No. I zaraz wracamy. Paweł coś chciał jeszcze zadeklarować. A, Pawle? Chciałem się popytać, czy ktoś chce nosić te wspólne pieniądze? Nie to, że ja to się wyrywam, ale no... Pytanie, czy ktoś chce? Myślę, że możesz je nosić, jesteś, że tak to ujmę, najsilniejszy z nas wszystkich, więc raczej skutecznie zablokujesz ewentualny. Dobrze, Michale, słuchaj, tu nie było niedomówień. Mhm. O co znajduje się w zestawie startowym, czyli nawet broń jednoręczna dla każdego? Tak, nie. Tak. Tak, też znajdujecie... Szansa na bukłak na przykład? Tak, oczywiście, że tak. Czarek, wrzucisz to screena, że screenujesz? Sorry, Andrzej, co mówiłeś? Wymieniałem, że bukłak, koc, drewniane sztućce, drewniane naczynie. Mhm, tak. I broni jednoręczne, tylko że to są, wiecie, to są broni głównie w rodzaju pałki, siekiery, takie rzeczy, nie? Ja zostanę przy swoim przydziałowym mieczu. Dobrze, okej, nie ma sprawy. Dobra. Przyda się do obozowania też. Okej, to w takim razie mówię, chwilka przerwy i zaczynamy kolejny scenariusz. Czarek, jak pytałeś, wkleisz screena z tymi rzeczami? Ja? Czarek, bo mówił chyba, że to miał gdzieś pod ręką, ten zestaw startowy. Halo, czy mnie słyszysz? Słyszę. Dziękuję.
Dobra, to ja za sekundę też wracam. Jest na rolu wpisane. Dzięki wielkie. Poszło nad wyraz dobrze, że tak powiem. Jak coś, to ja już jestem. Dobra. A ja, czyli kto, bo w sumie nie rozpoznałem głosu teraz? Przepraszam, Andrzej. A, Andrzej. Bo skupiłem się na pisaniu i głosu nie rozpoznałem. Spoko. Ja znam, Andrzeju. Planujesz wejść w grę o tron, czy raczej nie? Co, chciałbym, ale to jest zdecydowanie za drogie. No. Jakbym chciał kupić sobie tych Baratheonów, to jest minimum 700 zł. I to minimum. Tak. Bo... Nie trzeba wszystkiego naraz, tak? Ja wiem, ale nawet sam starter to jest 500. Sam starter. No to tak, to fakt.
Ten był najdroższy. Na pewno to chce mieć, Andrzej. Słucham? Twoje dziecko na pewno to chce mieć. Dokładnie. Ustaliliśmy, że na pierwsze urodziny Lucja chce konsolę PlayStation 4. Już piąteczkę, no hello. Dokładnie, lepiej zacznie dziś na piąteczkę, która ma wyjść w tym roku. Nie ma znaczenia, tak naprawdę. Bo jedonki teraz dostają najlepszą kawalerię w grze. To coś widziałem. A za to te kawalerie może wyprzedzić piechota. Jest taka szybka. Właśnie widzę. Starter Barafionów nie jest dostępny, kosztuje 5. Bohaterowie 170. Ale potrzebujesz tylko jednych, bo jedni bohaterowie są dla Tanisa, a drudzy dla Renly'ego. Więc to jest. Bo to jest. Bo oni ta armię dzielą na tak naprawdę na dwie podarmie. Wiesz, i tak z czasem kupujesz obie, żeby mieć więcej opcji. No niby tak. Pytanie, czy wolisz grać tym pod sztandarem Renly'ego, który był homosiem, czy wolisz grać z Tanisem, który był wariatem? No nie powiem. Zachęciłeś do każdego z nich. Aktualnie mam sporo i tego malowania. Jestem. Warhammera. Ale Jakuba chyba i tak jeszcze nie ma. Okay. To jeszcze mnie interesowałyby dwie rzeczy. Mhm. Chupka i krzesiwo. Tak, znalazłeś. Tak, no, bez rzutów. I skoro jest nad jakąś tam rzeczką, idealnie by było jakiś kawałek linki i haczyk, a jeżeli nie, to kawałek jakiejś sieci. Linka, haczyk nie. Będą, nie ma sprawy. Okay. Halo, jesteśmy już? Mhm. To ja. No, jesteśmy. Ja mam pytanie, ten wniosek w kwestii formalnej. Mhm. Czy w związku z tym, że się skończyła przygoda i nadajemy jakieś pedeki i resetujemy punkty szczęścia, czy jako, że to jest sesja, to wszystko na tak, zesetujemy punkty szczęścia, pedeki... To czy pedeki mogę wam dać, ale i tak wydacie dopiero na następnej sesji. Spoko. To już nie ma sensu teraz chyba. Dobra, czyli tylko reset szczęścia w takim razie. Znaczy nie, no inaczej, bo jakby pedeki zawsze się wydaje na początku sesji. W trakcie raczej nie. Ale tak, mimo że technicznie według zasad punkt 6 powinny być też z sesją, to jako że ta przygoda się teraz zacznie parę dni później, to pedeki wam się zesetowały. Punkt 6 wam się zesetowały. Takie pytanko i będąc tam spróbowałbym popytać, czy znajdę kogoś, kto by mi umiał pokazać, jak się tym obsługiwać. Muszkietem holandzkim? Nie znajdziesz nikogo w tym mieście. Tylko... Czy broń? To jest broń, już ci mówię, mam w książce tutaj. A żeby nie było, tu ludzi w tej wiosce została garstka, tak? I oni w większości się na was patrzyły wilkiem. I sami pewnie brali jakieś rzeczy przy wszystko. A, jeszcze jest na to szansa, ale... Michale, żeby nie było, sami też na pewno brali rzeczy potrzebne. Oni patrzyli na nas wilkiem, bo my podkradaliśmy im rzeczy. Tak. Chochlandka to jest. Czarnoprochowa broń. W ogóle egzotyczna, tak naprawdę. Więc, żeby ktoś ci to pokazał, Jakubie, to musisz znaleźć naprawdę. Będziesz musiał pewnie się trochę natrudzić. Być może też w Avenlandzie na Banko je znajdziesz, nie? A to jest eksperymentalna, to? Tak. A czy tutaj nie ma czegoś takiego eksperymentalna, tak naprawdę, tutaj. Jest. Jest? Księgowa eksperymentalna. A to ciekawe. Jest. Bo ona tu jest napisane, są cechy. Accurate, Precise, Reload 4. To jest różnica samopowtarzalna i pistolet samopowtarzalny. Zobacz, że masz gwiazdkę i na dole masz napisane. Każda broń prochowa, a nie, to prochowa i eksperymentalna. Mhm. Nie wiem, czy wy widzicie, że ona jest eksperymentalna, ja widzę tylko prochową. No. Nie, eksperymentalna jest po prostu kategoria w tej tabelce niżej. Okej, okay, to jeżeli to jest broń prochowa, a on chodzi i pyta ludzi o obsługę tego. Chodź, Fredrik, pokaż to. Znasz się na tym? Masz kulę?
No mam, mam. Proch też masz? No, taki rożek. To chyba prochon. To patrzę, czy się da nabić. A ty masz to? No, za historię. A, okej, okay. Zapomniałem rzeczywiście, że ty wziąłeś. Tak, tak, da się to nabić, jak najbardziej. To powoli nabijam i pokazuję mu, jak to się nabija. I cały proch, trochę sypać prochu do kuli, pewnie trzeba tam opleść w jakiś materiał, żeby nie wypadła, wbić odpowiednio i chyba plus a, podsypać pewnie proch na panewce i chyba i wszystko. Tak, dobra. No, więc Frederik pokazał ci Uriel, co ciekawe, jak to robić. Nie spodziewałem się, że ty się znasz na takich rzeczach. Zawsze jakoś tak mi się wydawało, że elfy to raczej łuki wolą, ale może to te stereotypy. Jak wspominałem, byłem kilka lat w Waldorfie, a na wąskiej uliczce nieco skuteczniejszy jest pistolet niż łuk. Słusznie. Aj, albo kurka pistoletu. Tak, w pełni się zgodzę. Serdecznie, przyjacielu. Zaczynamy kolejny scenariusz. Ten nazywa się, od razu mówię, nie będzie żadnych niespodzianek, tutaj podam tytuł od razu. Dziwne żniwa. Jest z zeszłego roku. Dalej jesteście w Averlandzie. Czy udało nam się zbliżyć do Averheimu? Tak, zmierzcie w kierunku Averheim, ale zanim dotrzecie do stolicy, czeka was jeszcze jedna przygoda. Przemierzacie żyzne, wspaniałe pola. A ja mam pytanko. Tak? Bo ja bym zaproponował, żebyśmy znaleźli łódź wiosłową, bo zakładam, że mogą nie mieć wielkich tratw, ale łódź wiosłową mogą mieć. Nie mają tutaj łodzi. Żadnej nic? Nie. Rybacy, rybaki, nikt tu nie, nawet na ryby nie wypływał? Nie. Jak są przy rzece? Jak są przy rzece, nikt nie wypływa na ryby. Jeśli już, to łowili ryby z brzegu. No tak, no to wędkowali bardziej niż łowili, ale... No znaczy, tak, no wędkowali, o to mi chodziło. No dla mnie wędkowanie to jest łowienie, więc... a wędkowałem sam kiedyś, także... No, tak czy jak, przemierzacie żyzne pola Wedlandu. To jest naprawdę wspaniała prowincja. Na niektórych z nich pasą się stada dorodnych krów, znanych w całym Imperium. Wedland ma najlepsze krowy. No, to też jakby ten fakt sprawił też, że niektóre prowincje zazdrosne o bogactwo tego landu złośliwie, tam mówi się w nich złośliwie, że Avellanczycy kochają swoje krowy bardziej niż żony. Albo że wręcz z nimi sypiają. Jest to, generalnie wy wiecie, że jest to pewien sposób, żeby wydać się w bójkę z Avellanczykiem. A z niektórymi być może nawet w walkę na noże. Także radzę uważać z takimi dowcipami. Jesteście w tej chwili przechodzicie przez taką dużą, skąpaną w słońcu dolinę. A przed wami wyrasta... przed wami generalnie znajduje się miasto. Takie troszkę większe. Ciepło poświęcone styka. Znowu pierwszy raz od dawna. Słusznie. Tak. Altdorf to nie jest, ale rząd zawsze coś. Jakieś malutkie miasteczko. Bo rozumiem, że odpisuję sobie na 4 racje za te 4 dni? Za 3 dni generalnie, ale tak. Za 3 dni. Miasteczko jest... Do miasteczka wy narzekacie. Tak. Nie wchodźcie, pokajcie przed bramą. Ale nikt nie narzekał. Ja właśnie nie narzekałem. To miasto jest większe niż poprzednie, niż Todesburg. Skąpane w słońcu. Ponad dachami budynków wystaje pojedyncza kościelna iglica. Sądząc po wyglądzie, w ogóle widzicie, że ona opiera się o niewielki szczyt górski. Takie bardzo wysokie wzgórze, małą górę raczej. Dodatkowo przez to miasto przechodzi kilka dróg, większych dróg. Także przypuszczalnie ono pewnie cieszy się z, że powiem, sporym ruchem. I będziecie mogli tam zrobić również zakupy w razie czego. Dookoła znajdują się liczne pola i pastwiska.
No jest to zdecydowanie bardzo bogaty teren. Mija was para blond poganiaczy bydła, która popędza właśnie wielką dojną krowę, ciągnącą niewielki wózek, wyładowany bańkami z mlekiem. Kiedy docieracie na obrzeże miasta, wydało wam się one dziwnie ciche. Nie ma prawie w ogóle żadnych ludzi, właściwie nie ma żadnych ludzi tak naprawdę. Ale słyszycie odgłosy wielu, znaczy dźwięk wielu głosów dobiegających z samego centrum. A, generalnie tabliczka przed miastem, jakby, znaczy jest na niej napisane jedno słowo, Edelpilsen. Edelpilsen. Tak. Piękne miasto na skraju niczego. Tak. Czy kierujecie się w kierunku centrum miasteczka? Nie. Ej, chodźmy zobaczyć. Otacza miasteczko? Czy nie, nie. Chodźmy, zobaczmy. Dokładnie. A może kogoś ścinają właśnie? Albo nawet nie. Może próbują. Co kto lubi. O, przypomnę, że to są czasy, kiedy ludzie się zachwycali ścinaniem. To prawda, to był... jedną z lepszych rozrywek. No. To prawda, był to swego rodzaju show. Jakkolwiek to strasznie brzmi. A w imperium człowieka znanym właśnie z surowego podejścia do praw i przestrzegania tychże praw, no, nierzadko jest to postrzegane jako obywatelski obowiązek. Obserwowanie, jak szubrawiec idzie na szafot. Tak. Krwawym krokiem. Tak. Dochodząc do centrum miasta, widzicie ogromny tłum ludzi, który zajmuje prawie cały rynek. Ludzie ci walczą o jak najlepsze miejsce do obserwowania centralnej platformy, na której będzie za chwilę wykonywany wyrok. Kilka bardzo ładnie ubranych dziewcząt i starszych kobiet płacze po jednej stronie platformy. Te kobiety pociesza grupa rozgniewanych mężczyzn, młodych mężczyzn. Kilka mniejszych grupek marszczących czoło farmerów jest rozsianych pomiędzy tłumem. Ich ramiona są skrzyżowane. Przy pasach mają ciężkie pałki i baty. Granie mamroczą coś do siebie ściszonymi, ponurymi głosami. Generalnie pokazują w kierunku jednego z dwóch mężczyzn stojących na platformie. Blondyna ubranego w wiejskie odzienie z imponującym wąsem. Blondyn ma wąs, oczywiście nie wiejskie odzienie. Generalnie na pierwszy rzut oka widzicie, że niektórzy z tych farmerów są do niego dość podobni. Na przedstawienia. Cały tłum generalnie jest mocny i spokojny. Niektórzy całkiem głośno dają właśnie wyraz swojemu zaniepokojeniu czy właśnie oburzeniu. Jeżeli można jakiegoś gościa z tyłu, za co ich będą kaźnić? Panie, za morderstwo na Lady Ruby Rubinoc Rubin! Naszej ukochanej... Imię i nazwisko tej lady. Tak już. Naszej ukochanej szlachciance i żonie jednego z naszych naczelnych Kaisermeisterów. Tego tam, Ubela Rubin od Rubina. Jak zamordowali, to zasłużyli. Rubin, już wam piszę. Proszę. Za przewinienie jenokara się należy. No. Wieszać będą zaraz, panie. Ale jeszcze nie wiadomo kogo. Bo dwóch oskarżonych jest. To obu powiesili. No cóż. Patrzę okiem naszego prawnika. Prosto. Tak, jest jednym prawnikiem. Jeden nikt jest winny. Którego kaźnimy? Obu. Obu, kurwa, obu. No jeśli nie wiadomo, który jest winny, a obaj są podejrzani.
Do mnie macie podejście. Od razu wam mówię jedną rzecz. Zanim dotarliście do tego miasta, przez trzy poprzednie noce Morsley był widoczny w pełni na niebie i wisiał bardzo nisko. Zły. Generalnie jego blask zamiast klasycznego zielonego przypomina taki niebiesko-zielony. A dodatkowo trzeciego dnia, trzeciej nocy, kiedy spoglądaliście w niebo, wydawało wam się, że Morsley się topi. Wyglądało, jakby jego powierzchnia się topiła. Kiedy zbliżaliście się do miasta, oczywiście mijaliście jakieś farmy i pojedyncze chaty, więc wiadomo, czasem się zapytaliście jakiegoś farmera o drogę, o to, ile wam zajęło jeszcze czasu dojście do Averheim i tak dalej. No to też generalnie domyślam się, zadawaliście jakieś takie, wiecie, small talkowe pytanie, jak się żyje, wiadomo, nie? Trzeba jakoś zacząć rozmowę. No i wychodzi na to, że wszyscy pobliscy farmerzy i generalnie, prawda, chłopi cieszą się bardzo dużym dobrobytem. Zaciągnęli wiele pożyczek na ekwipunek właśnie do swoich farming equipment, czyli do narzędzia rolnicze, dziękuję. Właśnie zaciągnęli pożyczki na narzędzia rolnicze, na zakup dorodnych byków i na reperowanie od dawna zaniedbanych budynków. A to wszystko dzięki temu, że jak się okazuje, to miasto, do którego wy teraz dotarliście, od paru lat regularnie zwiększa, regularnie zwiększone zapotrzebowanie na krowie mleko tutaj. I dopiero jak dotarli... Ziemie są? To są ziemie podlegające pod już pod sam Averheim, natomiast zarządzane są przez radę gildii Edelpilzen. I to jest, nie pamiętacie teraz dokładnie jej nazwy, ale jest to coś związanego z serem. I dopiero jak dotarliście do właśnie tego miasteczka i zobaczyliście szyld, to przypomnieliście sobie właśnie, że chłopi, których spotkaliście na swojej drodze tutaj, wspominali o Edelpilzen Blau, czyli słynnym serze, który dojrzewa głęboko w jaskiniach znajdujących się pod miastem, a jest na tyle dużym rarytasem, że kupują go najbogatsi zarówno w Nuln, jak i w Aldorfie, a także ponoć w tak odległych krainach jak Estaria i Tilea. I że generalnie to ten ser jest źródłem bogactwa tego miasteczka. Zresztą prawdą jest, że rzeczywiście to miasto jest wręcz oblegane przez przyjezdnych, ponieważ na drogach, którymi wędrowaliście, było mnóstwo ludzi. Głównie farmerów zajmujących się handlem mlekiem i nabiałem, którzy mają nadzieję sprzedać właśnie próbki swoich produktów Edelpilzen i nawiązać lukratywne kontrakty z gildią mistrzów, która właśnie zarządza miastem. Kilkukrotnie natykaliście się również na ospowatego minstrela, który zawsze wygrywał dość irytującą generalnie balladę o chciwej serowej niewieście. Aczkolwiek wygrywał to w różnych wersjach i ciężko, w chciwej niewieście serowara i generalnie wygrywał to w różnych wersjach i w jednej wersji na przykład to niewiasta była chciwa, w innej to serowar był chciwy. Aczkolwiek ten minister rzeczywiście grał wyjątkowo słabo i uszy was od tego bolały. Niestety chłopaczyna talentu nie posiadał. A teraz znajdujecie się na miejscu generalnie procesu, który za chwilę się odbędzie. Na tej samej trybunie, na której się właśnie będzie odbywał proces, znajdują się też przedstawiciele przypuszczalnie gildii. Są to wszystko wszyscy przedstawiciele są mężczyznami, ubranymi w obszerne, ciemne szaty z dużymi, puchatymi kapeluszami na głowach.
zasiadają za stołem, który jest ustawiony na tej scenie, na której stoi właśnie stoją obaj, obaj oskarżeni. Rzecz jasna dookoła całego tego placu, jak i również pomiędzy, zebranymi dostrzegacie strażników miejskich, którzy są bardzo poddenerwowani. Jak mijacie jednego, to słyszycie, jak mruczy pod nosem, tu się zaraz rozpęta przecież zawierucha, tutaj zaraz będzie burdel. Musimy uważać. Kim są oskarżeni? Pytasz się kogoś o to? Tego, co tu gada pod nosem. Tamten z wąsami, panie, którego widzisz, to Karl Kuman. Jest, jest jednym z farmerów mieszkających pod miastem. Dostarcza mleko, z którego robią nasz słynny ser. A tamten łysawy z wąsikiem, panie, to Affine Principal. Tak w ogóle zdziwiłeś się, że ten mężczyzna umie wypowiedzieć takie słowo, bo nie wygląda na kogoś wykształconego. Ale to drugie? Poczekaj. Affine Principal, Massimo Naso. Tirańczyk, który... który został sprowadzony do miasta, żeby zająć, żeby pilnować produkcji sera. Widzicie, że Karl Kuman, już pisze jego imię. Proszę. Mężczyzna postawny, pomimo właśnie ewidentnie wiejskiego pochodzenia, zadbany, z eleganckim wąsem i fryzurą. Sam Massimo z kolei jest faktycznie, widać, że nie jest imperium, ma łysinkę, cienki wąsik i się ślini. Bełkocząc coś pod nosem. Nie jesteście w stanie oczywiście usłyszeć w ogóle, co, o, co, o co chodzi, tak? Nie wygląda takiego przygłupa. Tak, aczkolwiek... rysy jego twarzy, jak również ubiór dobrej klasy, wskazują na to, że... raczej nie wskazują na to, że on jest przygłupem. No ale struga śliny, która wypływa z jego kącika ust, faktycznie nie... wskazuje na coś zupełnie innego z kolei, tak? Powstał raz czy dwa od strażnika, no i tam zaczął się pluć. No. Wychało. No. Tak. Mężczyźni siedzący za stołem, znaczy w ogóle, inaczej, mężczyźni siedzący za stołem już rozpoczęli proces. Proces trwa. Przemawia jeden z nich. Niski, krępy facet z łańcuchem z symbolem gildii na szyi. Ma generalnie nalaną twarz i takie trochę tępawe, kaprawe oczka. Niech nigdy nie będzie powiedziane, że Romans umarł! Żądam sprawiedliwości! Sprawiedliwości dla Ruby! Imię Delpilcen i nasz szlachetny... nasza szlachetna reputacja muszą być obronione! Ja wam to mówię! Generalnie reszta mężczyzn siedzących po jego obu stronach milczy. Czasem paru coś tam do siebie, prawda, wyszepcze, powie. Oczywiście nie słyszycie, o czym rozmawiają. Czy coś robicie? Ja? Mogę pobić brawo trochę, dobrze gadam. Właśnie też chciałem bić brawo. Dobrze, no, okej. Okay. Wszystko na słuchaniu. Dobra. Ja raczej, Michale, oglądam się na po ludziach. Tak jak wspominałem, ludzie są zaniepokojeni, niektórzy są zdenerwowani, inni wyglądają, jakby w ogóle zaraz miało dojść do przemocy. Rzuć sobie na percepcję. Plusy, minusy? Bazową. Czekaj. A co mi daje wyczulony zmysł wzrok? Daje ci pewien plus. 10, 20? 10. Pewien. I to sobie przerzucę, bo nie chcę mieć pecha. Dobrze.
Lepiej tak niż z pechem. Okej. Okay. Czyli nie wyszło ci, niczego nie dostrzegłeś. Dobrze. Poza tym, że rzeczywiście czujecie się troszkę nieswojo w tym tłumie, wiecie, jesteście w tłumie, gdzie macie wrażenie, że za chwilę coś się może stać bardzo złego. No, no i... bo stoimy z tyłu tego tłumu, nie włażę ja przynajmniej w jego sam środek, tylko stoję sobie tam na końcu i jak gadałem, to z ludźmi, którzy sobie grzecznie stoją. Dobrze, z tyłu. Ale to ci mówię od razu, że nie dostrzeżesz nic w tym momencie, co jest z przodu. Aha, to nie ma podwyższenia, ja nie. Myślałem, że tam oni stoją na jakimś... Oni stoją, mówię, to jest wszyscy mieszkańcy zebrali się na głównym rynku i... Znaczy, inaczej, widzisz jakby właśnie ten scen, która powstała, widzisz tych dwóch mężczyzn i siedzących tam, prawda, sędziów przypuszczalnie, przedstawicieli tej gildii, którzy są sędziami, ale proszę, słabo to widzisz? Chcę tak, żeby chociaż słyszeć, co mówią. Dobra, okej, okay, spoko. Ja idę za Fryderichem. Dobrze. Ja się trzymam... Będzie mi się po twarzach bić. Ja się trzymam... Ja się trzymam blisko moich towarzyszy, którzy umieją się bić. Dobrze, dobrze, w porządku. Są granici mężczyźni, którzy są skazani, będą wieszani, bo szubienice zostały przygotowane. Aczkolwiek widzicie, że one zostały przygotowane na szybko. Czyli nie są takie ładne z zapadnią, tylko na zasadzie belka na górze i sznurek. Tak, tak. Tileńczyk jest łysy, blady, ma długi, odli nos. Dopiero właśnie jak się zbliżacie, widzicie też, że ma dzikie, rozbiegane oczy. No i wyraźnie widać, że rzeczywiście się ślini. Z kolei blondyn i niebieskooki blondyn, Karl Kuman, z piersią szeroką jak beczka, stoi wyprostowany z dumną twarzą. Na platformie siedzi siedmiu dobrze ubranych mężczyzn z położonymi twarzami. Po rozmowach ludzi dookoła was orientujecie się, że ten, który właśnie przemawiał o tym, że Romans, prawda, wciąż, znaczy nie umarł, że Ruby ma zostać pomszczona, to jest naczelny Kaisermeister gildii serowarów. Niejaki... Znaczy, przepraszam, oni wszyscy są naczelnymi Kaisermeisterami, przepraszam. Oni wszyscy piastują taki sam urząd dokładnie i są to tak. Ricky Wilhelmson. Imiona i nazwiska, Michale, jeśli możesz? Tak, już poczekaj. Ricard Wilhelmson. Ich rodzice poszli do Monty Pythona po imiona i nazwisko. Tak. Anders Weisserweiss. Weissman. Weisser, proszę. Już będę bez tych pseudonimów, to bym pisał. Simon Reichs. Proszę bardzo. Erdnus Knochen. Proszę bardzo. Niklaus Hogson. Możesz tam wkleić screena, to będzie ci w sumie prościej niż przepisywać, jak masz taki klocek tekstu. Wiesz co jest. Chyba, że mają notatkę przy imionach. Tak, coś innego, no to wtedy nie, ale wiadomo. Już prawie skończyłem, więc już rzeczywiście tak dopiszę. Potem najwyżej będę wklejał screeny. Van Juncker Geheimnis! O kurna. Tego to matka nie kochała. Jak chciałeś, to wpisuj. Proszę. Dać radę, wierzę w ciebie. I na końcu ten, który właśnie przemawiał, Ubel Rubin Brot Rubin. Proszę. Luger, ty chyba się rozeznajesz na tych prawach imperialnych. Tak owieszać będą? Czy jak? Co tu będzie? No, Michał, nie jak w tym wygląda. W tym momencie oskarżają ich. Oskarżają ich generalnie z tego, co się zorientowaliście po przemowach ludzi. Jeden z nich zabił kobietę szlachetnego stanu i żonę Kaisermeistera Ubela, niejaką Lady Ruby Rubinroth Rubin. I teraz generalnie starają się dociec winy, kto to zrobił. Dociec winy powiedzą
podadzą dowody i powiedzą, przytoczą świadków. Tak. Ku waszemu przerażeniu i znaczy ku waszemu raczej takiemu obrzydzeniu, można powiedzieć, nieszczęsna kobieta została zdekapitowana, a jej głowy nadal nie odnaleziono. Ja im po kolei tłumaczę, co się w danym momencie dzieje i tłumaczę jakieś trudniejsze aspekty, które są wymawiane. Widzicie, że tak, że Ubel przemawia, reszta milczy, Rikard Ricky Wilhelmson, który z nich wszystkich wygląda najmniej, że tak powiem, pompatycznie i najbardziej chyba przyjaźnie tak naprawdę, wodzi po zebranym tłumie zmartwionym wzrokiem i co pewien czas właśnie zerka na Ubela, jakby chciał mu powiedzieć, żeby może troszkę się uspokoił, bo ewidentnie tutaj sytuacja się zaczyna wymykać spod kontroli. Rikard wygląda na przyjemnego, tak? Tak, Rikard Ricky Wilhelmson. Oni wszyscy są, tak jak wspomniałem, oni wszyscy są ubrani w długie, aksamitne szaty, mają na szyjach mosiężne łańcuchy z symbolami gildii, no i mało też, każdy z nich ma na głowie czarny, także aksamitny kapelusz sędziowski. Z każdą chwilą tłum coraz bardziej jest coraz bardziej zdenerwowany. Chcę, żebyśmy się może trochę wycofali. Bo... Nagle, generalnie widzicie, że w momencie, kiedy wy się trochę przybliżyliście do tej sceny, żeby prawda, mieć lepszy ogląd, żeby właśnie słyszeć, co się dzieje, to pobliski tłum, znaczy pobliskich parę osób po prostu, widząc, że wy jesteście spoza miasta, a widać, że wy jesteście spoza miasta, to wam mówię od razu, odsunęło się od was. Także stoicie, może nie, wiecie, na otwartym terenie, ale nadal jest wyraźnie odstęp między wami, a pozostałymi ludźmi tutaj z tego miasteczka. Ricky Wilhelmson natychmiast stanął na nogi, wskazał na ciebie, Kruger. Ty tam! Szanowny panie, wygrasz na człowieka światłego i światowego. Chodź tutaj, tak, ty. I wychodzę. Młody prawnik z Altdorfu, dokładnie to samo krzyczę. Prawnik, doskonale, będziesz jednym z naszych niezależnych sędziów, chodź no tutaj. No. Popycham go, idź, trzeba stworzyć imperium sprawiedliwością. Czując się lepiej, występuje raźnym krokiem. Kruger, Wolgener. Początkujący prawnik z Altdorfu. Początkujący, świadczony. Dobrze. I teraz tak. Rikard zwrócił się do paru ze swoich towarzyszy. Szepnął im coś na ucho. Generalnie jeden z nich, tam nieważne, który, powiedzmy, że to będzie Van Junker Geheimnis, zdjął swoje szaty i swój łańcuch i dał je tobie, Krugerze, ale jeden ze strażników miejskich, bo oczywiście strażnicy są, paru strażników też jest na tej scenie, poprosił cię, żebyś zdał broń. No w sumie, no to wyciągam siekierę, trzy sztyle. Dobrze, wyciągnąłeś siekierę, trzy sztylety, już oddałeś temu strażnikowi, który jak się patrzy, i się tam wycofał na sam koniec. Rozumiem, że nakładasz szatę i łańcuch. Tak. Dobrze, widzicie, jak wasz towarzysz zamienia się w sędziego. Awans społeczny pełną gębą, no. Wyciągam moją księgę prawną i otwieram sobie mniej więcej na tych, skupiam się na rozdziale o Averlandzie. Dobrze. Mogę, to ja chcę do Uriela. O, może załatwi nam jakiś, nie wiem, darmowy nostek w karczmie, czy coś. Jak dobrze się sprawi. Albo więzienie. Też tak mam nadzieję. Albo więzienie. Ja z wesołością i zaciekawieniem przyglądam się, co też nasz uroczy prawnik, który przed chwilą chciał obu skazać, będzie miał do powiedzenia w tej chwili. Dokładnie. Czy on ostatnio nie mówił, że ta jego księga to dotyczy tylko prawa matrymonialnego, co?
prawo kanoniczne. Albo, albo. Ja czy głos Kalmara nie jest głosem ostatecznym, więc cokolwiek tam w tej księdze jest, to tam tak powie, co ma powiedzieć. Co mówiłeś, Andrzeju, przepraszam? Nie, no też chciałem śmieszkować, ale bez przesady. Okej. Dobrze, więc tak. Ubel patrzy się na to wszystko z takim niezadowoleniem. Riki, czy to jest naprawdę potrzebne? Pyta się Wilhelmsona. Wilhelmsona. Tak, Ubelu. Ubel to jest ten kultar, tak? Tak, Ubel to jest ewidentnie, to jest mąż zabitej, tak? Który swoją drogą, co ciekawe, tak jak dostrzegliście do tej pory, magluje wyłącznie farmera. Tak, Ubelu, potrzebujemy tutaj niezależnego głosu, mówi Wilhelmson, który wygląda mocno zmęczonego, ale jednocześnie takiego troszkę poddenerwowanego całą tą sytuacją, znaczy zaniepokojonego. Ja się skłaniam, jak uznał, że będę przydatny. Wilhelmson do ciebie podchodzi. Panie, sytuacja wygląda następująco. Wczorajszej nocy znaleziono Lady Rubin zamordowaną. Ktoś ją zdekapitował. Głowy nie znaleziono cały czas. Jest dwóch oskarżonych. Tamten Tirańczyk jest naczelnym serowanym w tym mieście, tak zwanym Affiner Principal. Nazywa się Massimo Naso. A, miałeś jego imię napisać, Michale, bo w końcu... Już, tak. Jego nie powiesz. Massimo... Proszę. Massimo... Tak. Naso. Ten mężczyzna, blondy na niebieskich oczach, to Karl Kuman. Farmer, krowi farmer z poza miasta. Mhm. Obaj są oskarżeni, obaj są potencjalnymi oskarżeni w tej sprawie, jako że, i tak się spojrzałem na tłum, jako że jest spora szansa, że chwilę tutaj zaczną się zamieszki, a mój kolega z gildii jest mężem zamordowanej. Chciałem, żebyś pomógł rozładować sytuację, bo za chwilę tutaj dojdzie do masakry. Powiedz parę dowcipów. Czy będziesz mógł to zrobić, panie? Wyglądasz mi na człowieka światłego i sprawiedliwego. Tak, a czy są jakieś dowody przestępstwa? Słuchaj, panie, będę z tobą zupełnie szczery. Chodzi mi o to, żebyś łagodził, tak powiem, wybuchy mojego towarzysza Ubela. I postarał się jakoś przede wszystkim wybronić Karla. On ma bardzo dużą rodzinę, która znajduje się tutaj na rynku i są to brutalni ludzie. Tak. Więc chciałbym, żebyśmy uniknęli tutaj masakry. No, bronić raczej Karla niż Pilańczyka, ale nadal nie mamy żadnych dowodów ani świadków. Czy może macie, drogi sędzio, świadków? Świadków niestety nie mamy, to jest ten problem. Są to nasi dwaj oskarżeni, jeden z nich musi zostać skazany. Lady Rubin była powszechnie kochana w mieście i ludzie żądają sprawiedliwości. Po prostu chciałbym uniknąć większej ilości ofiar. Czy istnieje możliwość tymczasowego... Ogólnie, panie, Karl Kuman został przedstawiony zmarłej w tego samego wieczora, kiedy zginęła. No to jest trochę gorzej wygląda. Tak. A Tilańczyk? Tilańczyk był znany z tego, że przyjaźnił się z rodziną zmarłej. Z nią i z jej mężem. I był z nimi, był sobojgiem w bardzo dobrej komitywie. Nie.
Czy możemy zacząć? Pyta się Ubel, głośno. Chciałbym jeszcze ustalić z szanownym sędzią Rickardem Wilhelmsonem wszystkie fakty, które zostały do tej pory. Dobrze, to zaczynaj, panie. Karlu Kumanie, czy powiedziałbyś, że o sobie, że jesteś silniejszy niż większość kobiet? Widzicie, że ten chłop się patrzy tak na niego? Tak, powiedziałbym, oczywiście. Czy musiałeś zabić kiedyś zwierzę, szanowny panie? Tak, jak najbardziej. Czy widok krwi jest dla ciebie niepokojący? Nie, wcale nie. Wiecie, że Kuman, on nie jest głupi. Tylko, że on po prostu odpowiada zgodnie z prawdą. No właśnie to ale jest... Ale to nie jest tłuk. To jest dość prosty człowiek, ale rzeczywiście bardzo prawdomówny. Posiada pan nóż, prawda, panie Kuman? Większość farmerów posiada nóż, prawda? Tak, ja posiadam nóż. Czy jest pan typem farmera, panie Kuman, który zaniedbuje swój nóż, sprawia, że staje się on tępy? Nie, proszę pana, nie. Czyli... trzeba by użyć ostrego noża. Trzeba było użyć ostrego noża, aby pozbawić moją żonę głowy. Tak myślę przynajmniej. Zgadza się pan ze mną? Tak, proszę pana. Pozwolę sobie przerwać, szanowny sędzio. Czy jakiś cyrulik zbadał ciało i powiedział, że cięcie było czystym, ostrym narzędziem, czy było poszarpane? Widzisz, że Ubeś tak na ciebie patrzy z furią w oczach. Jeden z innych mistrzów gildii. Nie, szanowny panie, ciało nie zostało zbadane przez cyrulika. No, nieszczęsną Lady Rubin znaleziono bez głowy, której to głowy cały czas nie odnaleziono. Cóż, nie potrzeba było lekarza, żeby stwierdzić, że nie żyje. Tak, lecz lekarz stwierdziłby, czy rana została po prostu odrąbana, czy... A jakie to ma znaczenie, pyta się Uber. Moja żona nie żyje, a żądam sprawiedliwości. To miasto również żąda sprawiedliwości, a ty, panie, widzę, nie żądasz sprawiedliwości. Szanowny sędzia pyta się, czy ma ostry nóż, więc zakładam, że sędzia... dla sędzi ma to znaczenie, czy nóż jest ostry. No, oczywiście, że tak, bo tylko ostrym nożem można by zabić moją żonę. Czyli domyślam się, że w pańskim doświadczeniu, zwraca się potem do farmera, ostre narzędzie, takie jak pański ostry nóż, wystarczyłoby, żeby dokonać mordu. Myślę, że w tym momencie farmer po prostu spogląda na niego milcząc. Zdaje się, że domyśla się, do czego to już zaczyna prowadzić. Przepraszam, to jest niesprawiedliwy atak na oskarżonego. To jest sugerowanie, że to on przyczynił się do śmierci. Ty generalnie stoisz na tyle blisko tych dwóch mężczyzn, że słyszysz, że Tyrianczyk ktoś bełkoczy nieustannie. Była taka piękna. Klejnot była moim klejnotem. Czerwony, rubinowy czerwony, taki czerwony. Ser, muszę go obracać, muszę go wykąpać, muszę go kosztować. Nie mogę go zostawić samego. Zwracam się w stronę Ricarda. Przepraszam, sędzio, ale czy drugi oskarżony dobrze się czuje? Bo nie, panie, z całą pewnością widzisz, że nie czuje się dobrze. Tak, ale czy wiadomo, co mu dolega? Cóż, panie, nie wiadomo, co mu dolega. Nie, my nie mamy tutaj takiego cyrulika, który mógłby to jasno stwierdzić. Pan i ja mieliśmy kontakty handlowe w przeszłości, panie Kuman? Pyta się ponownie. Jak on się kurwa nazywa, przepraszam? Ubel. Pyta się ponownie Ubel Kadla. Tak, jak najbardziej, posiadaliśmy. Czy gdybym panu powiedział, że pańskie mleko było kiepskiej jakości, naprawdę kiepskiej jakości i że pańscy bracia zarabiają dwa razy tyle, albo nawet trzy razy tyle, co pan by na to powiedział, krowopasie? Słuchaj, no Rubin, wiesz, że moje mleko jest najlepsze w okolicy i lepiej, żebyś mi za to płacił dobrą cenę. Nie pozwolę się oszukiwać, mówi już zdoła poddenerwowany Karl.
A, nie pozwolisz się oszukiwać? I co, pewnie podejmiesz jakieś kroki, tak? Ustawisz mnie do pionu, tak? Być może coś ode mnie zabierzesz, co? Panie i panowie, przyznał się właśnie, przyznał się do winy, zabrał naszą piękną rubi od nas, zabrał naszą piękną rubi z Edel Pilsen, z tego świata, musi zawisnąć! Nikt się nie przyznał i proszę o uspokojenie się, drogi sędzio. Wiem, że szargają panem teraz emocje po zdarzeniu, lecz proponuję, abyśmy przesłuchali też drugiego świadka. Widzicie, że w tym momencie pozostali sędziowie, jak Uber to krzyknął, sami są poruszeni poza Wilhelm Zonem. Przysięgę w kaplicy Wereny, że będę bronił sprawiedliwości. Ty już generalnie sobie gadasz, ale już się nikt nie słucha. To jest ten problem, bo dzieje się parę rzeczy jednocześnie. Strażnicy na scenie zbliżały się, żeby pochwycić Kumana i zaprowadzić go na szafot. I w tym momencie rozpętują się zamieszki. Ileś, pewna liczba farmerów usiłuje przeprowadzić szturm na scenę i wyciągnąć skazanego z rąk jego oprawców. Słyszycie odgłosy dobywanych mieczy, kiedy młodzi i, no, że tak powiem, pełni wigoru młodzi szlachcice rzucają się w kierunku grup farmerów w tłumie. W tym samym momencie każdy z was, nie mówię oczywiście o Czarku, mówię o reszcie z was, dostrzega, że liczni kieszonkowcy, oprychy, bandyci zaczynają, korzystają z całej tej sytuacji i zaczynają po prostu rabować ludzi. Albo odcinając sakiewki, albo wręcz wymuszając oddanie kosztowności. Jeżeli mogę, teraz coś zadeklaruję. Tak, tylko poczekaj, ja to opiszę do końca i będziesz mógł deklarować. Generalnie normalni mieszkańcy miasta, którzy przyszli tylko popatrzeć, znaleźli się w samym środku tego całego zamieszania i chcą tylko się z niego wydostać, ale no już jest tam trochę za późno. Rozpętuje się po prostu pandemonium. Dobrze, Kuba, ty coś chciałeś zadeklarować. Tak, ja po cichu chciałem, bo my się z Urielem wycofaliśmy, zaproponować, a może by tak napaść napadającego, co? Też właśnie chciałem to zaproponować, żeby napaść. Jak się trochę już zrobią odwrót, to patrzmy, w którą stronę się wycofują. Jak się trafi jakiś pojedynczy, to można skorzystać. Tak, to dokładnie. Ale na kogo będzie napadać? Na tych, którzy napadają, to tak. A, dobrze, okej, okay, w porządku. Hans, co z tobą? Hans, widzę, co rozpoczynają się zamieszki, wycofuje się tak, żeby znaleźć się pod jakąś ścianą, z ewentualną drogą ucieczki lewo-prawo i polega na swoim szóstym zmyśle, żeby w razie czego ostrzeże przed czymś, co będzie za jego plecami. Dobrze. Za plecami masz ścianę, czy cię ostrzegł? Nie. Zanim dotrę do ściany, Jakubie. Zanim. Dobrze. Dzieje się parę rzeczy. Od razu mówię. Pamiętajcie, chłopaki, że tutaj cały ten rynek jest zawalony ludźmi, więc generalnie jak nawet ci, którzy się wycofali, albo ci, którzy się teraz wycofują, jest szansa, że i tak za chwilę znajdziecie się może nie tyle w centrum wydarzeń, co będziecie w jakiś sposób objęci tym, co się po prostu tutaj zaczyna dziać. Na początku grupa wkurzonych ludzi napiera na scenę, która zaczyna trzeszczeć i się chybotać. Kruger, ty właśnie mówisz, wiesz, tę swoją formułkę, że prawda, tutaj prawda, jesteś, służysz prawu i tak dalej, ale wszystko się zaczyna trząść pod naporem ciał. Zobaczyć z tego... Z tego... podwyższenia strażnika, który trzyma moją broń. Dobrze. Zmierzasz w kierunku tego strażnika, tak? Tak. Dobrze, zmierzasz w kierunku tego strażnika. Wy na dole widzicie, że dwie czy trzy takie starsze osoby osłaniały własnymi ciałami grupę przerażonych dzieci w samym środku tego całego zamieszania. Kilku strażników miejskich na platformie celuje z kusz do protestujących, ale widać na pierwszy rzut oka, że boją się otworzyć ogień do ludzi, których znają i z którymi przypuszczalnie po prostu mają kontakt na co dzień. Starszy, brodaty kapłan
gramoli się na wóz stojący nieopodal i grzmiącym głosem zaczyna nawoływać do uspokojenia się mieszkańców. Jego twarz jest ciemna niczym burzowe niebo. I teraz tak, Uriel i Frederick, wy widzicie brodatego brutala, który zabiera pierścienie i naszyjniki od pary, czy parze dobrze ubranych kobiet w samym środku tłumu. Dalej, dwoje seniorów zostaje przygniecionych do statuły znajdującej się na samym środku rynku. Grupa... W chwili mam taki obrót, że chciałbym może pójść na pomoc, ale zatrzymuję się w pół kroku i zostaję w miejscu. Dobrze. Jak on rusza na pomoc, to go łapię za ramię. Czekaj, nie fajnie. Nie, ja mówię, to był taki tylko, wiesz, drgnięcie ciała. Dobrze. Praktycznie, że ciężko się domyślić, jak nie wiesz, po co szedłem. I teraz tak, grupa pijanych mężczyzn wypada przez drzwi pobliskiej tawerny, która nazywa się Cuchnące Koło. Na samym końcu, znaczy na przeciwległej krawędzi placu i rozdając ciosy na lewo i prawo drewnianymi kuflami, łamanymi nogami od krzeseł i taboletów, szarżuje w sam środek tłumu. Spory gang farmerów i handlarzy na białym, uzbrojonych w baty i jak się nazywa, to są takie generalnie, tym się pogania bydło. Pogania. Bat właśnie, bat? No nie, taki, to jest taki zaostrzony jakby kij. Szpicluta, tak, dokładnie. Uzbrojonych w baty i szpicluty. Mierzy się przeciwko kilku młodym, na pierwszy rzut oka bogatym mężczyznom, którzy dobyli mieczy. Obie grupy póki co nie atakują się, ale widać, że lada chwila zacznie się między nimi walka, ponieważ nieprzyzwoite uwagi wymieniane są pomiędzy członkami obydwu ugrupowań. Zauważyliście jedną ciekawą rzecz wszyscy, że zarówno Straż Miejska, jak i ci lepiej ubrani młodzi mężczyźni w mieście są uzbrojeni w bardzo dziwne klingi. Wyglądały jak lekkie miecze o szerokim ostrzu, których czubki są zakrzywione i rozdwojone na końcu. I nie widzieliście nigdy wcześniej takich mieczy. Aczkolwiek przede wszystkim dla ciebie, Hans, wydaje się, że ten miecz, o ile faktycznie wygląda bardzo ładnie, jest troszkę mniej praktyczny, jest troszkę mniej praktyczny w starciu niż normalna klinga. Przeciwne tutaj zwyczaje. Tak, tu, na scenie to ty głównie widzisz Kruger. Para strażników miejskich usiłuje naciągnąć na szyję Kurta jednocześnie kaptur i pętle. Kurt jest silnym, potężnym mężczyzną, który stara się wyrwać i obaj mężczyźni mają problem z tym, co chcą zrobić. Do tego wszystkiego kilka wielkich krów o szerokich rogach wyrwało się z zaimprowizowanej zagrody na końcu, znajdując się na końcu placu i teraz szarżuje przez tłum, tratując ludzi na lewo i prawo. Generalnie z ich nozdrzy bucha para, ludzie uciekały przed nimi. Hans, ty też czmychnąłeś po prostu właśnie przed jedną z tych wielkich, potężnie zbudowanych krów. Uriel i Frederick, wy też widzicie, że znaleźć się pod kopytami takiego zwierzęcia to nie jest nic przyjemnego. A dodatkowo, Kruger, nawet nie zauważyłeś kiedy, ale nagle na scenie znalazł się mniej więcej tuzin farmerów, którzy z wyciągniętymi nożami, sztyletami trzymają liczne miejskie kobiety jako zakładniczki i żądają głośno tych dwóch strażników, żeby wypuścili ich brata. I ponad wszystkim słyszycie głos Rickiego Wilhelmsona, który nagle krzyczy: uciekł! Gdzie jest Irańczyk? I w tym samym momencie jeden z
innych sędziów, Weiss, krzyczy: moje pistolety! Zabrał mnie! Tam jest! Ucieka w kierunku jaskiń! I teraz moje pytanie do was. Co robicie? Kruger, idziemy od lewej do prawej. Kruger, co ty robisz? Udało mi się odzyskać już broń? Nie. 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 Bo znalazł się, dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, jest już tłum na scenie, generalnie cała scena się chwieje, ty próbowałeś się przycisnąć obok tych dwóch mężczyzn, którzy usiłują, znaczy dwóch starszych, którzy usiłują powiesić Kurta, ale się to nie udało. Dodatkowo teraz pojawili się farmerzy, którzy trzymają kobiety jako zakładniczki i po prostu mówię, cały plac miejski stał się jednym wielkim polem bitwy. Więc moje pytanie, co ty robisz? Rzeczywiście widzisz Tyliańczyka, który biegnie w kierunku, tak jak ci się wydaje, kościoła. Nie jesteście pewni, jaki to jest kościół, jakie bóstwa. Jedyne co, to tak jak wspominałem wcześniej, iglice było widać jeszcze zanim dotarliście do miasta. No nie no, muszę najpierw odzyskać broń, bo bez tego to... Czyli próbujesz odzyskać broń. W porządku. Dalej, Fredrich, co ty robisz? Ja skłaniam się w kierunku Uriela. Kontynuujemy z naszym planem? Czy myślisz, że warto pójść po tamtego? Czy tamten siłek, banita, czy jakkolwiek go nazwać, już oswobodził mieszczany ze swoich Tak, generalnie oswobodził, tylko on już też generalnie jest w zupełnie innym miejscu, tak? Tylko to jak on już oswobodził, czyli powiedzmy zrobił dwa kroki od nich, ja podchodzę do niego. Dobrze, nie daję mu odejść. Dobrze, to ja się będę trzymał za jego plecami. Dobrze, tylko pamiętajcie, chłopaki, tutaj... No? Czy on ma broń w ręku, czy... Ma pałkę. No to dobywam miecza. Okej, jeśli chcesz tutaj walczyć, w takiej sytuacji będziecie mieli wszyscy minusy, bo tutaj ścisk tych ciał, które się nieustannie przewalają, uciekało od tych krów, starają się unikać właśnie, wiecie, większych grup kombatantów, jest tak duży, że wy nie jesteście nieustannie popychani, przesuwani, wpadają na was i tak dalej. Czy sztyletem będą mniejsze minusy? Tak. Sztyletem będą mniejsze. Dobrze, Hans, co ty robisz? Biorąc pod uwagę, że na tym placu jest straszne zagrożenie utraty życia lub zdrowia, słysząc, że właśnie pytanie, czy ja go widzę też? Dostrzegłeś go, tak, dostrzegłeś jego sylwetkę. Ja podążę za nim w stronę kościoła. Dobrze. I na końcu Frederick, co ty robisz? No ja tak jak mówiłem, stoję sobie za tym, za Urielem z ręką na rękojeści sztyletu. Dobrze. I staram się też kontrolować okolice, żeby nas zaraz jakiś, wiesz, przyjaciel tamtego nie zaszedł od tyłu, wiesz o co chodzi? Mhm, jasne. Jasne. Dobrze, w porządku. Zauważyliście aczkolwiek, jak właśnie Ricky Wilhelmson krzyknął o tym, że Tyliańczyk ucieka, to część ludzi na placu jakby przestała tak naprawdę walczyć ze sobą, przestali się bić. No i generalnie właśnie rozglądało się, gdzie jest Tyliańczyk, tak, w którą stronę on biegnie. Część już zaczyna za nim podążać. Teraz tak, Kruger, ty podszedłeś do swojego strażnika, no i zabrałeś swoją broń. On ci dał, proszę panie, to jest twoja broń, tak? więc wziąłeś od niego topór, sztylety. Wracam się z powrotem, mówię sobie pod nosem, niekompetentni idioci, i wracam z powrotem na scenę, spróbować w jakiś sposób zapanować nad tymi strażnikami, którzy chcą powiesić Kumana. Dobrze, w porządku. Uriel, ty podchodzisz do tego typa. Tak. Wskazuję lewą dłonią, coś ci wypadło, jak on patrzy na tam, gdzie ja pokazuję, ile patrzy, walę go w łeb rękojeścią sztyletu. Czyli chcesz go ogłuszyć jednym słowem? Dokładnie tak. Dobrze. To będziemy teraz testować ogłuszanie. On popatrzył tam generalnie. A ty go będziesz ogłuszał. Jak jest tutaj strike to stun? Nigdy wcześniej tego nie testowałem, więc jestem ciekaw. Chyba zamiast krytyka dopiero można... Jest, 146, poczekaj. Ups.
146 strona. Jest. Okej, okay, czyli masz Pummel Quality, czyli to jest 298 strona. Sekundkę. Przede wszystkim chyba powinien mieć zdolność, tak mi się wydaje. Czy można też, jeśli wypadnie ci chyba krytyczny sukces. Bo tak. Ich, ale gdzieś ci to wrzucałem, pamiętam. Ale zdolność po prostu tu się zmieniło, bo właśnie zdolność daje ci fakt, że nie masz minusu za celowanie w głowę. A normalnie teraz jest tak, że zawsze jak celujesz w głowę bronią, która jest ogłuszająca, to masz szansę na ogłuszenie. Jeśli trafisz w głowę bronią ogłuszającą, wykonaj test przeciwstawny siły przeciw odporności trafionego przeciwnika. Mhm. Jeśli wygrasz test, to dostaje oszołomienie. Tak. Czyli tak. Musisz mieć broń z cechą ogłuszającą, żeby to pykło. Chyba, że... Ale traktujesz całą broń, każdą broń improwizowaną, jako broń z cechą ogłuszający. No super. I w tym przypadku, że tak, ten koleś tu jest traktowany jako ogłuszający. Więc okay. Dobrze, Paweł, no to musisz go zaatakować, tak? A masz to strike tu sam w ogóle? Jako umiejętność? Ale nie musi mieć, to jest w zasadach, tak? Nie musi mieć ogłuszania, żeby ogłuszać. Wiem, ale musi wcelować w głowę. No tak, tak, więc będzie miał minusy do celowania w głowę. Nie ma. Dobrze, no to w takim razie spróbuj wcelować mu w głowę. Można teraz z karą celować w konkretną lokację? To też dobre pytanie. Wychodzi na to, że można. Wiesz co, ja rzucę. Poczekaj. I jak będzie sensowny rzut, to będziemy myśleć, czy warto myśleć, a jak już rzucę 90, to... No tak. I pytanie, czy ma jakiś bonus za zaskoczenie? Tak, ma. Tak, tu jest minus 20. Cold shot to a specific location. If you succeed, you hit that location. Czyli minus 20. I ci wyjdzie, czyli na 40 musisz rzucić w tym momencie. A pudło. Okej. Okay. Ja rzucę za niego, bo to jest przeciwstawny i tak. O! Mężczyzna patrzył się, tam wiesz, gdzie mu wskazałeś, ale jednocześnie kątem oka zobaczył, że wznosisz sztylet do ciosu i w tym momencie błyskawicznie uniósł własną pałkę i zasłonił się przed twoim ciosem. Dodaje sobie jeden, znaczy dodaje jemu jedną przewagę. I on tak, ożesz ty kurwo! dobra, więc wchodzimy w inicjatywę. Uriel i Frederik, wy jesteście przed nim jak coś. Hans, jako że tłum się tutaj rozprasza, ty widzisz swoich towarzyszy, generalnie atakujących brodatego brutala. W sumie nie wiem, jaka jest sytuacja, więc równie dobrze mogło to napaść jakiegoś typa. Tak. Kruger, ty zbliżając się do mężczyzn właśnie starających się powiesić kulty, aczkolwiek teraz jak widzą, że farmerzy trzymają noże przy gardłach tych kobiet, to oni są tacy, spokojnie, nie róbcie nic głupiego. Też widzisz, że twoi towarzysze już w takim szybko rozpraszającym się tłumie atakują jakiegoś bandziora z wyglądu, tak? Więc wchodzimy w inicjatywę w tym momencie. I tak, Uriel, byłeś pierwszy, już zrobiłeś swoje. Teraz jest Frederik. Dobrze, jeżeli to było zaskoczenie, to nie wiem, czy nie powinno być poza kolejnością inicjatywy. W sensie teraz powinien być chyba od nowa znowu on. Ale w kwestii tego, co ja będę robił, czy on sobie zdaje sprawę, że ja jestem uczestnikiem tej walki? Bo tak jak mówiłem, ja nie wyciągnąłem broni, tylko poszedłem, wiesz, z rękojeścią na ostrzu. Ciekaw jestem, kto to zaobserwował. Czy może myśli, że jestem jakimś randomem z okolicy? To zobaczmy. Chyba myślisz, że jest randomem? Tak, myślę, że jesteś randomem. Dobrze, to ja bym chciał w tym czasie spróbować podejść od tyłu, obejść go sobie na spokojnie i przyłożyć mu sztylet do nerek. Dobrze, w porządku, czyli to będziesz robił, okej. Okay. Nie wiem, ile to zajmie, ale jakby to jest moje działanie. Hans, co ty robisz? Podążam za Tileńczykiem. Będziesz za Tileńczykiem, rozumiem, dobrze. Kruger, ty widzisz w tym momencie, że Hans zaczyna biec w kierunku, w którym uciekł Tileńczyk. Myślę, w głowie sobie myślę, jeden robi dobrze, ale dalej kontynuuję moją... Jak nam robią dobrze. Priorytety. Tak, dalej próbuję
uspokoić strażników i przemówić im do rozsądku. Biegnijcie za Zbiegiem, a nie tego biedaka. No dobrze, rzuć sobie czarm. Gadanina? Charyzma w sensie. Tak. To nie będzie bardziej autorytet w sumie, bo on próbuje im wydać polecenie. Autorytet może być, jeśli... Powodzenie to chyba tu było. Czy zależy, jak do tego podchodzisz, Czarku, tak? Czy starasz im się im to rozkazać, czy starasz się ich przekonać? Logiczne argumenty wystawiam, że powinni gonić Zbiega, a nie próbować powiesić nieoskarżonego jeszcze. Dobrze, w porządku. Czarnuj. Masz plus, cokolwiek? Masz plus. A, powiesz, to od razu wpiszę do modyfikatora. Plus 10. Ładnie. Rzucę przeciwstawne, ale to jest mała szansa. Zapomnieli broni zabrać. Tak Generalnie pod wpływem twoich rozsądnych słów, ale jednocześnie pod wpływem właśnie, wiesz, dużej grupy farmerów, którzy trzymało piękne kobiety tego miasta jako zakładniczki, no to strażnicy puścili kurta i z uniesionymi rękoma wycofali się na tyły tej sceny. Kurt spogląda na ciebie, dziękuję panie, dziękuję. Wiesz, jest wdzięczny za pomoc. Cóż, no to jeszcze tam w ramach tych darmowych wskazuje, gdzie pobiegł Tilancik. W takiej sytuacji raczej on będzie winny. Dobrze, w porządku, nie ma sprawy. I teraz mamy na końcu... Aha, to już... tamten był zaskoczony, więc jest nowa runda. Uriel? Słyszycie, cały czas słyszycie Wilhelmsona: gonisz Tirańczyka, Tirańczyk biegnie do jaskiń, gonisz Tirańczyka, będzie nagroda, będzie nagroda! O, to chyba pobiegnę. Padło słowo klucz. Uriel. Dawaj łup, to przeżyjesz. Spierdalaj! Mówi człowiek, wznosząc pałkę do ciosu. Atakujesz go? Zastraszam bardziej. Dobrze. Masz zastraszanie? Mam zastraszanie. Dobrze, to rzucaj. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Zobaczmy, jak mu pójdzie. To nie jest tego warte! Powiedział, rzucił łup i spierdala. Łapię łup i gonię za Tyleńczykiem. Nie, tak, dokładnie. Dobrze. Będziemy się później. Ja nawet nic nie ten, po prostu lecę za nim. Tak, Frederick nawet... Nagroda załatwiona, idziemy po drugą nagrodę. Frederick nawet tak, dokładnie, nawet nie, wiesz, nie zdążyłeś przełożyć bandzielowi tego sztyletu. Ewidentnie elf, który potrafi być przerażający, wywarł na nim wystarczająco silne wrażenie. Typ ucieka w drugą stronę. Wy widzicie, Frederick i Uriel, że Hans już biegnie za Tilańczykiem. Co ciekawe, większa część strażników dopiero zaczyna za nim biec tak naprawdę, bo cały czas starali się opanować sytuację w tłumie i na scenie. Na coś nam się przyda ta atletyka. Tak, kątem oka ostrzegać też, że Kruger zeskakuje ze sceny i też biegnie w kierunku kościoła. Zanim pobiegnę, chciałbym wrócić do tych farmerów. Gońcie Tirańczyka, spojrzałbym Oni cię olewają, oni się zajmują swoim bratem. Aha. Bo chciałbym jeszcze podać temu Kumanowi nóż i powiedzieć: gońmy uciekiniera. Dobrze, dałeś mu nóż, nie wiesz, czy on będzie gonił, bo generalnie... Teraz się razem z nim biec, wiesz, czekam bardziej na ruch. No to nie, to on nie pobiegnie teraz, stary. On nie ma po co tam biec, no on, wiesz, przed chwilą go chcieli wieszać, rodzina go uwolniła, przecież on nie będzie teraz biegł. Tak, rodzina, że... tak. No tak, to jest jego rodzina, to widzisz nawet podobieństwo rodzinne. Off-game się śmieje, Michał, no. W sensie. Więc... No to zabieram nóż i biegnę za tym. Wielka mafijna rodzina. Tak. No testy przeciwstawne są w tej grze rzeczywiście bardzo istotną częścią mechaniki, Pawle. Ale to ma swój urok. Znaczy to jest w pewnym sensie fajne, że nawet jak ci nie wyjdzie, to może ci wyjść. Ruszacie wszyscy w pogoń za Tilańczykiem. Biegniecie przez labirynt wąskich, po prostu, wiecie, kręcących się uliczek, wyłożonych kamieniami alejek, które wznoszą się coraz wyżej, aż do wejścia Kaze Holen, które... Daleko.
To nie jest jakoś specjalnie daleko, ale biegniecie na tyle długo, że jak dobiegacie na miejsce, to jesteście wszyscy zdyszani. Jestem ciutkę szybszy. No to tak, no to ty docierasz pierwszy, ale... Do atletyki, żeby być wspaniałym, szybkim, szybciochem. Ale wciąż, mimo tego, że jesteś szybszy, no to wciąż jest, wiesz, biegniecie pod górkę przede wszystkim i jest bardzo ciepło. Więc... Może rzucić. Wszyscy zobaczymy może jak... Dobra. Dobrze. Dobrze, że mam atletykę. Okej, okay, Frederickowi nie wyszło. Udielowi nie wyszło, Hansowi nie wyszło. Wow, 78, 77, 72, to jeszcze zobaczmy jak temu. Krugerowi też nie wyszło. A, 75. Chyba jakieś rikty rzuty. Ale 70, no to jest niemożliwe, kurwa. Nie, no rzeczywistość jest taka, że pewnie masz, nie wiem, generator liczb losowych może jest na nie od tych, nie od jakichś milisekund, tylko jest od minut. Nie postarali się. Cóż, tak czy siak, wejście do jaskiń Kazylholen znajduje się tak jak... bo generalnie za wami biegnie Wilhelm ze strażnikami. Znajduje się tak, i właśnie krzyczy do was, że znajduje się w wewnątrz jedynego, znaczy jakby głównego kościoła miejskiego. Jest pewnie parę kapliczek też tutaj. Z kolei sam kościół jest oparty o ściany klifów, które górują nad Edelpilsen. Na pierwszy rzut oka widać było, że Naso, czyli Tirańczyk, zna bardzo dobrze drogę tam i generalnie dzięki temu uzyskał nad wami znaczną przewagę. Wilhelmson, moja pęć za wami zagrzewa z was do pościgu. Trzeba go złapać! Trzeba go złapać! I tam co pewien czas przypomina się, przypomina, że będzie za to nagroda, tak? Wynagrodzimy was! Winien ucieczki. Tak, kiedy docieracie do drzwi kościoła, waszą drogę blokuje gruby kapłan o takiej niezbyt zdrowo wyglądającej twarzy, brodaty, ma symbol Weleny na piersi, wagę. Na pierwszy rzut oka widać też, że jest bardzo poddenerwowany całą sytuacją. I jak tylko się zbliżacie, to jest taki... To jest... Z całą pewnością... Wyjątkowy... Dzień bez precedensu. Czarny dzień dla Edelpilsen i dla miłośników sera z całego świata. Ale... Nie słucham, to było mijam i biegnę dalej. On ci blokuje drogę. Nie ma. Nie przepchnąć się obok niego. Możesz spróbować, aczkolwiek za wami słyszycie, jak Wilhelmson i strażnicy zatrzymują się. Co się stało, kapłanie? Nie możecie wejść na ten świątyni z bronią. To jest święte miejsce Weleny. Nie pozwolę wam złamać prawa. Ale broni palnej widzę nie liczysz jako broń, bo wpuściłeś tamtego Tilańczyka, co? Nie widziałem, żeby ktokolwiek wbiegał. Daje się kapłan na siebie. Odchodzę tam w bok, czy tam w tył, dwa kroki. Jak on tak kaszle, to ja też się od niego generalnie odsuwam bardziej. Jestem rozczarowany! Harry Wilhelmson, załamaniem prawa w tym mieście. Co tu się dzieje? Kapłanie, ścigamy zbiega, który złamał prawo. O, to prawdy! No cóż... Nawet jest szansa, że on jest zabójcą. On tak, widzisz, swoje takie... znaczy, jego kaprawe żółtawe oczy się tak rozszerzyły właśnie ze zdziwienia, kiedy to powiedziałeś. O, strach! Mieliście świątynię Wereny i nie zaprosiliście kapłana do sądu? Co z wami, ludzie? Zabił prawdopodobnie Rubin, Rot, Rubin. Czekając z sądu, powinien być potraktowany jako winny. Wilhelmson, jak powiedziałeś generalnie właśnie o tym kapłanie, to tak, wiesz, zmarszczył czoło, jakby nie do końca wiedział, o czym mówisz. Cóż, widać, nie było czasu, nie pomyśleliśmy o tym. Generalnie widać, że na pierwszy rzut oka, że ten człowiek jest chory, tak naprawdę, ale też widać, że jest, że troszczy się.
Widać rzeczywiście, że jest bardzo zaniepokojony i zasmucony tym, że prawo zostało złamane i że doszło do zlewu krwi. No i mówi, że bardzo mi przykro, panowie, nie mogę was spuścić z bronią na ten świątyni. Przepraszam za to najmocniej. Więc jest przy okazji, nazywam się Szmilik. Osryk Szymelik. Napiszę to. Odsunął się też od niego. Potem jak on mówi o tym, że nie możemy wejść z bronią. Ale tak patrzę. Drogi kapłanie, zatem jak chcesz, żebyśmy ścigali zbiega, który sam może być uzbrojony i niebezpieczny? Człowieka, który złamał prawo. Przecież tak nie byłem niemożliwością będzie go pojmać. Jak tak mówisz, to słyszycie za sobą, jak Wilhelmson i generalnie strażnicy, którzy z nim biegną, chowają broń po prostu do... do pochew i odpinało pasy z tą bronią, żeby przekazać się kapłanowi. Widać, że są gotowi ścigać nas bez broni. Nie wiem, panie szanowny, no możesz biec po prostu bez broni. Ale na ten świątyni wojny z bronią się nie godzi wejść. To jest bogini sprawiedliwości. A nie patronka dębajów. Zastanawiam się, jakie są szanse przejścia człowieka bez broni, który ściga człowieka z bronią palną? Ma tylko dwa strzały. Nie podoba mi się to. To jest o dwa za... No tak, o dwa strzały za dużo. Nie wiadomo, że przylegajmy to w karczmie. Po co bić się dla nagrody, kiedy jest ryzyko, że nas zabiją, bo nie możemy mieć broni? Nie warto. Czy pytanie... Patrzę na tego, który tam krzyczał, żeby gonić. No, na Wilhelmsona, który widzicie, że jest gotów wejść bez broni do środka. To pytanie, czy wziął naładowane pistolety? No, pewnie wziął. Kto by chodził z nienaładowanym pistoletem? Dokładnie. Wilhelmsonie, a są tu jakieś inne wejścia do tych jaskiń z pominięciem szanownego kapłana i jego wspaniałych wytycznych? To widzisz, że on tak się, wiesz, patrzy na ciebie. Tak, wiesz, nachyla się. Jest wejście od drugiej strony, bezpośrednio do jednej z jaskiń. Zobaczmy, czy przewodnika pójdź z nami część ludzi. Pójdziemy od tamtej strony. Może go dorobimy od drugiej strony, a wy sobie idźcie tędy bez broni. Ja porozmawiam z kapłanem i wejdziemy od frontu. Panie, to wejście tam jest bardzo proste. Generalnie... I on ci tam, wiesz, mówi dokładnie, jak tam wejść. Ogólnie wchodzisz od strony... Znaczy, musicie wejść na klify i idąc ze strumieniem, wejść jakby do jaskini w miejscu, gdzie wpływa tam strumień. Aczkolwiek Wilhelmson mówi ci, że będziecie musieli zeskoczyć z półki skalnej i że to nie jest jakoś strasznie wysoko, no ale ostrzega, że jakaś tam wysokość jednak mimo wszystko jest od... Zbliżam się do Friedricha i odsuwam go trochę od tego sędziego. Friedrich, chodźmy z nimi. Skoro ten Tylańczyk ma tylko dwa pistolety, będziemy szli jako następni w kolejności i wpierw będzie strzelał do miejsca. Jak pójdziemy wszyscy razem, nadal po cichu do Hansa, tak starając się, żeby tylko on słyszał, i oni go złapią, to nic tam za to nie dadzą. Po co mam zwiększać tłum i się bawić? A jeżeli może będziemy mieli szczęście, on wie o drugim wyjściu i trafimy na niego pierwsi. Gorzej jak nie wie o drugim wyjściu, a my jeszcze po prostu mamy skakać z półki skalnej, chodźmy tędy. Nie, ja idę tamtędy. Tu nie ma dla mnie żadnych pieniędzy. Chodźmy jaskinią. Osaczymy go. Bez broni? Nie no, jaskinią, czy z drugiej strony. A ty, Hans, chyba jesteś... No cóż, jeżeli chcesz być w przewadze, to musisz iść z nimi, albo jeżeli chcesz być uznać naszą przewagę, to iść z nami w drugą stronę. Kręcę głową i robię krok od kościoła, pokazując, że będę szedł z resztą drużyny. Dobrze. No to ja kieruję się w te wskazówki, które on mi tam powiedział. Dobrze. Wychodzicie z miasta i wchodzicie na klify, z których rozpościera się widok na całe miasteczko, na Edelpilsen. Chwilę zajmuje wam znalezienie niewielkiego strumyka, który bystro spływa faktycznie w momencie w dół. To jest taki strumyk... metr szerokości? Czy no, tak, to jest taki... 3 metry szerokości. Nie, no, taki metr szerokości generalnie. Okay. I
I w tym momencie on po prostu zamienia się w taki no, bardzo wąski, bardzo malutki wodospad, który znika rzeczywiście pod ziemią. Na pierwszy rzut oka widzicie, że będziecie musieli skakać. Jak to potencjalnie głęboko jest? No, widać, że nie na tyle głęboko, żebyście sobie połamali karki, ale że jeśli któryś z was upadnie źle, to może być to bolesne. Bo generalnie wy po prostu weszliście przez, przez taki bardzo wąski, niewielki tunel. Który kończy się właśnie takim niewielkim wodospadem już jakby wewnątrz tej jaskini. I ten wodospad wpada do jakiegoś dużego, naturalnego pomieszczenia niżej. Czujecie powietrze, które bije z tego pomieszczenia. Czujecie kwaśny odór powietrza i taki słodkawy zapach sfermentowanego mleka. O nie, musi być druga droga. Masz może jakiś rysunek tego? Nie, właśnie niestety nie posiadam, więc... A sam... Znaczy inaczej, po prostu to jest kwestia jednego testu zręczności, tak? Zaglądam tam. Ale o tym teście. Poczekaj, Andrzej, zaglądasz tam? Zaglądam w odkłonie, tak nie widząc dokładnie, co tam się dzieje, bo ja nie mam sam widzenia w ciemnościach ani nic. Mhm. Po czym tak patrzę na Frisia. Pan przodem, twój pomysł to prowadź, wodzu. Ależ oczywiście, z miłą chęcią. Biorę duży rozpęd. Mhm. Nie robisz dużego rozpędu, to jest wąsko. Dobrze, czy jestem w stanie wziąć jakikolwiek rozpęd? Robię mu miejsce. No niewielki jesteś, tak. Powiedzmy, że niewielki dobra, jesteś. Bo generalnie, jeżeli jestem w stanie wziąć rozpęd, to test robi się plus 20 na stronie 166, Tomasz. Jeżeli nie jestem w stanie, to test jest zwykły, więc pytanie, czy mam plus 20, plus 0, czy mam coś pośredniego, plus 10. Powiedzmy, że masz plus 10. Dobrze. Bo na plus 20 to mimo wszystko nie masz aż tyle miejsca, ale plus 10 masz. No, plus 10 jak najbardziej. Robię mojego rola, to może być atletyka, nie musi być czysta zwinność, zakładam. Mhm. Znaczy nawet jest pisane w skokach, że to ma być atletyka. Ale czy ja dobrze rozumiem, że na dole jest woda, tak? Tak, ale jest tej wody bardzo mało, tam nie ma jeziorka. I teraz wydaj punkt szczęścia, że mieć plus 10. A, bardzo słusznie, dokładnie to robię. Bo tutaj, punkty szczęścia w tej edycji, żeby mieć plusy, możecie zużyć, jak dobrze pamiętam, po rzucie. Tak. Więc w drugiej edycji musiałbyś mi zadeklarować to przed testem, w czwartym masz to zrobić po. Więc gadaj tak, rozpędziłeś się na tyle, na ile się dało w tym wąskim tunelu, którym płynie ta woda i spada w dół. Skoczyłeś, prawie się poślizgnąłeś na końcu, ale udało ci się zachować równowagę. Zeskoczyłeś w dół i znajdujesz się w generalnie w takim wąskim jakby poletku wody, które się zbiera tutaj właśnie z tego niewielkiego stumyczka, który spada z góry, a które to woda przenika przez jakieś szczeliny tutaj w skale, więc tak jakby jej prawie tutaj w ogóle nie było. Powietrze to jest takie bardzo kwaśne i znajdują się... poczekaj chwilę... momencik... Znajdujesz się... szybko przerwę opis. Hej! A wzięliśmy ze sobą jakąś pochodnię, bo wiecie, ciemno tu. Poczekaj, właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj... Znaczy tak, tu jest generalnie dość ciemno, ale sama jaskinia, to jest naturalna jaskinia, wydaje ci się dość wysoka. Znajduje się tutaj kilka półek, na których dojrzewa pleśń wykorzystywana, takie po prostu bryły pleśni wykorzystywane w produkcji sera. A po drugiej stronie z kolei są już właśnie pleśniejące jakby takie kawały curd to jest chyba, wydaje mi się, to jest albo podpuszczka, albo to już jest sam ser tak naprawdę. No tak czy siak... To jest ten pierwszy etap. Tak, to jest pierwszy etap, dokładnie, to jest pierwszy etap sera. A z kolei w samym środku
I to wypełnia całą przestrzeń w tej jaskini. Znajdują się kwadratowe, szerokie na 6 metrów i dość głębokie, drewniane wanny, oddzielone od siebie wąskimi takimi kładkami, w których, sądząc po zapachu, dojrzewa fermentujące mleko. Dobra, no to jest szansa, że ktoś tu zostawił jakieś oświetlenie. Tak, już mówię. Ściany i podłoga są pokryte wodą, która spływa po ścianach jaskini. Przede wszystkim właśnie z tego niewielkiego wodospadu, którym tutaj przyszliście. Woda się głównie zbiera właśnie w jednej niewielkiej dziurze, która prowadzi gdzieś jeszcze niżej. Ona jest zbyt wąska, żeby tam w ogóle przez nią się przycisnąć. Światła jest niewiele, ale co ciekawe, to, które jest, bije głównie od tych wanien z mlekiem. Więc jest taka blada poświata w tej jaskini. Świecące mleko? Ciężko ci powiedzieć, czy to jest świecące mleko, czy to jest jakiś, czy to jest, czy to mleko po prostu odbija tą minimalną ilość światła, która wpada z góry. Nie widzimy. Co? Tam tylko wskoczył Kuba. Tak, 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 to ja to mówię oczywiście do Kuby, jak najbardziej. No, i co? Patrzę po pozostałych. No właśnie, mamy jakąś pochodnię albo coś? Ja nie mam. Trzy kroki rozbiegu i hop. A ja się szykuję, żeby w razie czego nie przeszkadzać im, ale stać trochę z boku, żeby jakby któryś leciał, to żeby go łapać. Nie wiem, może im dasz jakiś plusik za to, ale w każdym razie staram się pomóc im wylądować. Ciężko ci będzie i wiesz, że to jest dla ciebie będzie bardziej niebezpieczne, jeśli będziesz im próbował pomóc wylądować. Nie, no dobra, no to nie. Myślałem, że wiesz, na zasadzie jakby, tak jak ładnie majestatycznie w filmach, sięgają tylko palcami i wiszą i wtedy wysuwa się ręka z góry. Tutaj pamiętajcie, że jest ten wodospad, więc się nawet nie opuścicie za bardzo po tej półce. Jak wspomniałem, jest prawie tutaj, jest bardzo mała ilość światła, a twoi towarzysze są też obwieszeni bronią i sprzętem, więc jakby nawet tobie wylądowali... Nawet nie będę im przeszkadzał. Dobrze, to odsuwam się i szukam, czy jest tu coś, może ktoś zostawił tu jakąś latarnię czy coś, skoro oni tu regularnie przychodzą. Jest niewielka latarnia, owszem, stojąca na jednej z tych kładek pomiędzy tymi wannami, w których dojrzewa mleko. No i super. Dobra, to jest taka malutka latarenka bardziej niż normalna latarnia. Dobra, kto dalej rzuca za zaskakiwanie? No tak jak mówiłem, no tam trzy kroki, czy ile jest miejsca i... Hop, i skaczesz, hop. Dobrze. Plus 10. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Pięknie! Elf zeskoczył. Jeszcze umył włosy w wodospadzie w międzyczasie. Telemarkiem. Elf przeskoczył, przetoczył się, stanął na wyprostowanych nogach. Ruszajmy. Z taką miną, jak zwykle robię to lepiej niż wy ludzie. Hans Reiklander, teraz ty. Pokaż, jak to robią żołnierze Reiklandu. Patrzę na Kugelę. Nie, bo ja patrzę na Kugelę. Oni są szaleni. Biorę te trzy kroki, te rozpędy też. Mhm. I skaczę. I skaczesz, dobrze. Plus 10, rzucaj. Tak samo jak ja możesz. No, wydaj plus 10 i będzie git. Wydam to super punkt szczęścia. Dobra. Też prawie się poślizgnąłeś i poleciałeś twarzą w dół. Na szczęście w ostatniej chwili złapałeś się ściany, zeskoczyłeś. Może niezbyt zgrabnie, ale na nogi jesteś na dole. Super. I teraz na końcu mamy Krugera. Jasne. Wyciągam z plecaka potencjalnie butelkę z resztką wina z od barona Stotzbergu, żeby się nie zalała mi książki. Mhm. Czy jak już jestem, sam mogę wziąć lepszy rozbieg? Nie, tu po prostu nie ma na tyle miejsca. No to łapię plecak tak, żeby najbardziej go... żebym ja zabezpieczał plecak swoim ciałem, a nie plecak moje plecy. Mhm. I z okrzykiem Sigmara na ustach... Skaczesz. Skaczę. Dobrze. Biegiem. Plus 10, rzucaj. Zobaczmy. No, wydaj plus 10 i będzie git.
Wydam plus, no wydam to szczęście. Dobrze. Znowu, teraz się poślizgnąłeś, ale wylądowałeś w jaskini. Znajdujecie się w tej jaskini. Zapach jest naprawdę mocny, gryzie was w nosy. Nie nawykliście do takich zapachów. On nie jest nieprzyjemny, w sensie nie byłby nieprzyjemny, jakbyście do niego przyzwyczaili, ale w tej chwili każdy z was po prostu mocno kręci w nosie i pokasujecie od tego. Kaptur jakkolwiek mi będzie zasłaniać usta i nos? No kaptur to tak powiedziałbym średnio, zwłaszcza, że tam miałeś do wyboru albo maskę na twarz, która by ci rzeczywiście zasłaniała. Ale ty wybrałeś... ramionami. No tak, no powiedzmy, że możesz go sobie tak jakoś zawinąć, że trochę ci zasłania, ale nie... Okay. Wciąż ten zapach jest, przenika do, wiesz, do twoich nozdrzy. Jestem jak najbardziej świadom, no to w każdym razie tam, jak to jest, jakkolwiek to jest skuteczne, to sobie to zakładam, aby osłonić. Tak. I teraz tak, z tego pomieszczenia prowadzą schody na górę, ale też, przede wszystkim, przepraszam, prowadzi tunel na górę, nie schody, ale też prowadzi przede wszystkim szyb w dół. Rzućcie sobie wszyscy na percepcję uszną. Uszną percepcję. I tym szybem można zejść po drabinie. Znajduje się też jakiś rodzaj dźwigu, który dźwig znajduje się w tej chwili na dole, ale na górze macie tą dźwignię. Okej. Okay. Ja też jestem głuchy. Czyli został nam jeszcze Kruger. A, Kruger, ty rzuciłeś, tak? Wyszło ci. 38. Dobra, Kruger, to ty usłyszałeś niepokojący dźwięk melodyjnego, znaczy melodyjnego tilańskiego głosu dobiegający z dołu. Brzmi jakby Tilańczyk śpiewał albo deklamował. Słyszycie? On coś śpiewa z dołu tam. Przysłuchuję, jak Kruger mówi. No to teraz, jak się tak wyraźnie przysłuchujecie, no to nie słyszycie tak dobrze jak Kruger, ale faktycznie ktoś tam na dole jakby śpiewał. Chodźmy szybko, coś odprawić, bo po ostatnim razem w ostatnim miasteczku mieliśmy duże problemy przez jakieś dziwne zdarzenia. I teraz tak, tutaj, jak wspomniałem, jest drabina prowadząca na dół, jest też rodzaj... To nie jest winda, to jest tak jak spoglądacie w dół, kiedy podchodzicie do krawędzi szybu i z pomocą lampy spoglądacie w dół. Widzicie, że na dole jest duża drewniana klatka, którą można opuścić i podnieść za pomocą dźwigni znajdującej się tutaj właśnie i u was, i tam na dole. Generalnie ta klatka, przypuszczalnie, służy do po prostu wwożenia i zwożenia serów, tak? Czy właśnie inaczej. Zwożą te właśnie dojrzewające powoli wstępne sery, które są tutaj, a wciągają już dojrzałe sery. Bo zapach bijący z dołu jest już taki klasyczny serowy, takiego, wiecie, takiego dobrze dojrzałego... Błękitnego pleśniaka, dokładnie. Co, po drabince? Może... Może tak. Jak głęboki jest ten w ogóle? Na tyle głęboki, że jakbyście zeskoczyli normalnie, to byście, przypuszczalnie, sobie połamali nogi. Okay. Dobrych parę metrów, ale generalnie drabina wygląda na bardzo solidną. Do drabiny? Dobra. Po kolei schodzicie po drabinie do jaskini, w której przypuszczalnie znajduje się Massimo Nasso, szalony Tirańczyk. Ale czy uda wam się go doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości, to już czekamy się następnym razem. Mamy dzisiaj proponuję, żebyśmy kończyli, jest już prawie 11. Za grę wszyscy 115 punktów. I
za poprzednią przygodę wszyscy 45. Czyli 160. Chyba nawet ja może będę kończył. Ja też pewnie się zdołam skończyć. Dobra, to jakby, jak będziecie chcieli się rozwinąć na samej sesji, to spoko. Możesz mi też powiedzieć teraz, a i tak się będę pytał, co rozwinęliście, bo pewnie zapomnę. A ja załaduję parę handoutów na grupkę przedstawiających właśnie postacie z miasta i no. Wiesz co, mi trzeba mieć po 5 rozwoju w każdej cesze i po 5 rozwoju w każdej umiejce i przynajmniej jeden talent. Tak. Ale jeden talent masz już na start, bo dostajesz i tak z klasy. Tak. Dobrze, pytanie do ciebie, Michale, jeżeli jeszcze mogę. Czy mogę już rozwijać broń palną? Zakładając, że podróżowaliśmy parę dni i co jakiś czas pytałem Uriela z Prączka o tym. Tak, możesz. Dziękuję serdecznie. I tym samym wypełniłem mój krótki cel personalny, czyli nauka obsługi broni prochowej. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak proste, bo nie wiedziałem, że Uriel w to umie. Okej. No i bardzo dobrze. To, co to mi dawało? Krótki cel personalny, poczekaj już. 50 pedeków. 50, jeśli już. Ile? A ja... 50. Nie słyszę, Czarek, jakoś ci tak zrywa, że nie wiem, ile w końcu. 50! Dziękuję. I zakładam, że mam sobie wyznaczyć jakiś kolejny tak. W obecnej sytuacji i wyglądający jazd. Gdzie to jest w książce teraz? 41 strona. 41, dziękuję Andrzeju. Jest. Jest. Na kolejną profesję. Ja tak już. Czy. 50 punktów dostajesz, Kuba. Super. I wybierz kolejną jakąś ambicję na końcu, teraz na końcu sesji, czyli właśnie teraz. To pokminię jeszcze, żeby to było, wiesz, jakoś fajnie dopasowane do tego, co robimy. Chyba, że macie jakąś sugestię, co może pasować do tego, co teraz robimy. Szczególnie to nie jest pod, wiesz, aktualną sytuację, tylko pod sam fakt, co ma robić twoje, bo to raczej mają być ambicje twojej postaci, pasujące też do profesji i tego, czym się zajmujesz. Bo z tego, co rozumiem, to na tym mniej więcej ma polegać, że ambicje mają odzwierciedlać zajęcie twojej postaci. Okej, okay. No to muszę pomyśleć. No dobrze, panowie, to co, w takim razie kończymy na dziś. I co, być może na następnej sesji też zaczniemy jakiś kolejny scenariusz, tak? Bo rozumiem, że czwarta edycja cały czas wszystkim podchodzi. Sprawdza się bardzo fajnie. No, też mi się wydaje, że jest naprawdę spoko grą. Tylko to, faktycznie trzeba tutaj dużo liczyć i pilnować tych wszystkich modyfikatorów, zwłaszcza podczas walki. No ale to jakby z czasem się pewnie na tyle można przyzwyczaić do tego, że robisz to prawie instynktownie, tak? No. Ale jest fajnie. Dobra, chłopaki, za tydzień się widzimy, a ja wam życzę dobrej nocy. Na razie. Na razie.